Okej, okay, witajcie w kolejnym podsumowaniu, poniedziałkowym podsumowaniu tygodnia, tym razem w środę. Um, zaczynamy dopiero na materiały teraz. Czasami są w poniedziałek, czasami jest we wtorek, ale spokojnie w tym tygodniu będzie też więcej materiałów. Mało tego, boimy się, że będzie bardzo dużo materiałów zaraz, no bo w weekend mam Disney Tribal, więc pewnie będzie Fantastic for Obsada, reżyser i cholera, więc tam jeszcze, bo zakładam, że Disney trzyma większe działa na swoją własną imprezę niż Rympteli na komikonie, bo to nie jest ich impreza. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało z tej strony. No ale nawet pomimo tego mamy trochę newsów drobnych, śmiesznych, mniej śmiesznych do startu teraz. Więc yy, zacznę najpierw jak zwykle pytaniem Radek, bo ostatnio mówiłeś, że za dużo anime oglądasz, ale co, co ogólnie robiłeś wy? Radku, nie, nie słychać cię? Niemożliwe. Ja cię słyszę. Już kolejna zabisze, że radka nie słychać. Hmm, nie. Sekundę. Sekundę. Nie, bo ja cię słyszę. Hmm, <laughs> Co nam się spieprzyło? To jest dobre pytanie. Nie, nie, to flash jest streamem twojej strony i działa. Dlaczego możecie nie słychać? Powiedz coś teraz? Teraz mówię, teraz słychać? Powiedzcie, czy słychać, Radka? Powiedzcie, możesz coś jeszcze mówić. Teraz mówię, czy mnie słychać? Nie mam ja usług. mam nawet pasek twojego. Ej, to jest bez sensu, u mnie, u mnie jest ustawienie dźwięku, sobie sprawdzam, mikrofon jest Blue Snowball normalnie i Teraz słychać, mówiłem... dobra, dobra a, Widzę, wi widzę pasek, że się ruszy to ej, to nie ma sensu Dobrze, niech, więc teraz... doskonały start, Radek Wracamy jeszcze raz, anime na Netflixie Ta, To, było, to było wszystko, to było wszystko, co chciałem powiedzieć okay, o Rings no tak, o... więc przechodzimy o, teraz nie to, do... nie, nie, to było wszystko, co chciałem powiedzieć o Rings of Power Wygadałem się, <laughs> powiedziałem i niech ci ludzie o których mówiłem sobie to wezmą do serca To jest ważne, mhm. a teraz przejdę do tego co chciałem o anime powiedzieć, nie to właśnie wróciłem do mangi, do anime coś mocno, szczególnie, że właśnie Netflix wrzuca świetne tytuły do siebie, których nie reklamuje w ogóle i które gdzieś tam znikają w tym natłoku rzeczy, które wrzucają, na przykład jest Hunter x Hunter, świetna manga, świetne anime, taki shonen klasyczny, gdzie na przykład Hisoka to jest jedna z moich ulubionych postaci w historii, świetnie rozwinięta i tylko szkoda, że też ze dwa sezony wrzucili, nie? ale to też manga ma tak, że autor ma problemy ze zdrowiem, ona jest pozostawiona tam odłogiem od paru lat, ma wracać dopiero, ale jest, nie, i obok tego pojawiły się nowe, pojawiły się nowe odcinki najlepszego anime w historii, czyli JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean i kurczę, e, binge'owanie, miałem sobie rozłożyć to na pół miesiąca, nie, bo to wyszło 12 nowych odcinków, nie, e, oglądam ciągiem Całość, bo kocham, kocham i każdy powinien zobaczyć JoJo, tylko Netflix znowu to wydaje strasznie, bo wydają w trzech partach, nie? Zamiast wydawać co tydzień odcinek, tak jak normalnie anime się wydaje, nie? I by się można było o tym gadać, bo tam każdy odcinek jest oryginalny, każdy odcinek ma jakieś świetne, popierdolone rzeczy, ale nie znaczy o tym pogadać, bo wiesz, dostajesz parta, ludzie o tym zapominają, lecimy dalej. I to jest straszne, straszne wydawanie. Plus oni reklamę zupełnie kładą anime, nie? Nigdzie o tym nic nie ma. I nie mówię tylko, że o JoJo, że ja. Fab, to, że chcę, żeby JoJo było więcej, żeby o tym było mówione, ale ogólnie wszystko, co wrzucają mnie, gdzieś tam, gdzieś tam niknie, więc tutaj Netflix pieprze, ale fajnie, że wrzuca te rzeczy. No i obejrzałem że to jest super. Yy, I co jeszcze nadabiałem? Wiesz, to zobaczyłem Kryptonim Polska, bo dostałem do recenzji, do zobaczenia polski film. Okay. Wow, kurze, to, to jest <laughs> tak waniliowa beka z memów yy, sprzed 10 lat, że yy, jest kilka dobrych tekstów. I najlepszym tekstem w całym filmie jest Rzeczkiw. Na serio, ale jeśli twoim hmm. najlepszym żalem jest żalet z i, no tak. naj i najlepszymi postaciami w twoim filmie są kukła Żyda i Antek Królikowski, to masz duży problem, oh, nie? Oh. tak, tak, niestety yeah. i no, no nie, nie, to wyglądało w ogóle taki zbiór sketchy z SNL, nie, a to robili ludzie od polskiego SNL i to widać i mówię, jest kilka fajnych ról, kilka fajnych tekstów, ale wow, to to jest dokładnie taki semetystyczny ty, fi, typ filmu, jak mi się spodziewałem, no nie jest semetystyczny, bo się odchyla mocno w jedną stronę, no, ale szkoda potencjału tego filmu, no i to na razie tyle. Ja w dalszym ciągu jestem, prób, oglądam Ted'a Lasso, bo to jest serial do ćwiczeń akurat idealny, bo bo... Dostajesz motywację, bo ten serial się motywuje do wszystkiego nie? Do, do, do działania, do życia. Do wszystkiego. Więc w dalszym ciągu to. E, jakby jestem już. Jestem za połową drugiego sezonu, więc będzie niż dalej, no ale poza tym, ponieważ mamy teraz tyle seriali, bo tu trzeba Dom smoka nadrobić, bo tu Pierścienie władzy, bo tu dalej to już ich alko oglądamy, Więc. E... Więc, jakby i oglądając to wszystko, nie, to, jest, to jest dobry czas i zły czas, bo z jednej, jednej strony jest wiele seriali do oglądania naraz i większość tych seriali lubię, bardzo lubię, albo jestem nimi zaintrygowany, whatever. Ale z drugiej strony, jak zsumujesz czas, który. Wtedy wrzucasz na to, jeżeli dodasz inne rzeczy, bo ja cały czas regularnie, na przykład, prowadzę znajomym co tydzień RPGa, a gramy z kolei z, z Palmy, to już, bo znowu ruszyliśmy. W tą niedzielę też to pojawi się już pierwszy odcinek, który nagraliśmy do, 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 do tej mini kampanii, którą teraz gramy. Więc jak to wszystko dodasz, tak odkry, odkrywasz, że na inne rzeczy masz nim mniej czasu, przez to ile jest seriali naraz, teraz, w tym momencie. No ale cóż, jest jak jest. Um... Dobra, to pogadajmy sobie o kilku newsach. Bo nie chcę się odnosić za bardzo do Rings of Power. Jakby wszystko, co powiedzieliśmy na temat naszych, naszego podejścia do tego serialu, powiedzieliśmy przy nim i będziemy omawiać kolejne odcinki. Więc będziemy wtedy mówić też o kolejnych odcinkach. Jedyne, co mogę powiedzieć o Rings of Power, to że masa ludzi chciała zobaczyć ten serial. Ponieważ miał on, jego otwarcie, ponad 25, jak patrzę, milionów wyświetleń. W momencie, jakby otwarcia, mhm. delikatnie nawet przebili grę o Tron nową, czyli House of Dragons. Nie, niewiele, to są różnice tam 23, 24, 25 milionów. Wiecie, to nie jest tak, że dwukrotnie więcej ludzi chciało zobaczyć czy coś takiego. No, ale minimalnie większe było zainteresowanie pierścieniami niż, niż o Tron. Yy... To jest dla jasności. To, 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 to jakby nie, nie świadczy w żaden sposób o jakości, bo warto pamiętać, że. Yy, tak samo jak z filmami. Dokładnie tak samo jest jak z filmami. I zawsze to mówimy. Weekend otwarcia to jest kampania reklamowa. Yy, w momencie, w którym masz masę wyświetleń, tak samo jak box office, ludzie mówią, yy, ten ten film miał 100 milionów otwarcia, a potem się okazuje, że miał spadki. Wiecie, Morbius wcale nie miał najgorszego otwarcia. Jak na mniejszy film. No tylko potem jak. Zaliczył tam 70% spadku przy tej kasie i tak dalej. No to nagle się okazało, że nie zarabia nic, nie? I tak samo jest z wyświetleniami. Jasne, masa ludzi była zaciekawiona. Pytanie, czy ludzie, którzy nienawidzą tego serialu, będą go dalej oglądać z. ...ciekawości Pro, czy nie? Proszę cię, Hate Watching będzie uprawiany... No to wtedy będzie no tak to wtedy spadać. będzie miał dalej bardzo wysokie wyniki i tak dalej. Natomiast no, zobaczymy jak, jak, bardzo ludzie będą oglądali do końca sezonu, nie? Bo to jest jakby najważniejsze, czy to było tylko takie, zobaczmy z ciekawości. Bo jasne, zwykle spadnie, jakby nie ma wątpliwości, że spadnie. Gra o tron, pilot wyżej, potem niżej, potem znowu nadrobiło i oczywiście w końcowych sezonach oglądało to więcej ludzi. Natomiast, no, tak to wygląda, ale niewątpliwie jest to największe y, otwarcie w historii Amazonu, w historii całego Prime. Pobiło jeszcze kilka mniejszych rekordów. No, co by nie mówić, można się czepiać do, zwiemy to, prawdomówności pewnych rzeczy w kampanii reklamowej, I ja zawsze to mówię, jeżeli ktoś czepia się do twórców o to, że reklamowali serial tak, a nie inaczej, wytknijcie im to jak najbardziej. Jednocześnie. Nie można nie pochwalić Amazonu za promocję, przecież opowiedziałeś o tym, jak Netflix nie potrafi promować niektórych swoich rzeczy. Nie można nie pochwalić Amazonu za promocję Rings of Power, nie w kwestii tego, co mówili o tym serialu twórcy, ale w kwestii samej ekspozycji na ten serial. Plakaty, spoty, jakieś rzeczy. No, ten serial wbił się do świadomości ludzi. Umówmy się, fani Tolkiena, którzy go oglądają, to jest jakiś promil tego, nie? Kto, którzy, kto, 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 z tych 25 milionów, nawet otwarcia. Więc yy, trzeba przyznać, że Amazon umiał ten serial wypromować. I tu nie ma żadnych wątpliwości. Okej, okay. yy, jak jesteśmy jeszcze przy streamingach, to warto powiedzieć o innym wielkim sukcesie streamingu, jakim było zdobycie nagrody Emmy dla Arkane. Arkane zdobyło nagrodę za najlepszy serial animowany. Netflix tutaj wreszcie wychodzi, bo robi naprawdę konkretne animacje o tym, czym cały rozgramy, albo przynajmniej dystrybuuje konkretne animacje, tworzy konkretne animacje. Chociaż przycieli ostro stronę animacyjną. Arkane, oczywiście, to wiadomo, Piniu, pieniądze tu nie śmierdzi, no. więc tutaj jakby to, to, to nie padnie. Natomiast to cieszy. Plus, jest to pierwsza w historii animacja streaming stworzona przez streaming, tak, z pieniędzmi Riotu, ale cały czas to jest Netflix Production, która dostała Emmy, bo wiadomo, Rick and Morty, Bojack, wszystko dostawało po drodze e, nagrody, ale nigdy nie była to produkcja tworzona bezpośrednio ple, przez pla, platformę streamingową. Więc, e, no to na pewno cieszy, bo Arkane jest wyjątkową, wyjątkowym bardzo e, tworem. I miejmy nadzieję, że jakby utrzyma tą, e, tą pasę. Tak to jak Supreme Overload Vader pisze, że Arkane to przede wszystkim produkt Riotu i Fortis. For no tak, tak, tak. No wiemy jak Riot działa. Nie? Jak, <laughs> Jasne, ale to jest cały czas oni... produkcja Netflixa. Ale... Tak, tak, tak. By mógł... Trzeba dzielić to, nie? To oni odpowiadali za reklamę, oni odpowiadali za zbieranie pieniędzy i to grubej części za finansowanie i takie rzeczy, nie? No ale artystycznie to tak. No to są, są twórcy, nie? I szczególnie Riot, którzy... Którzy, którzy potrafią się zajmować swoimi markami w taki bardzo ładny sposób, nie? Nie zgodzę się, że yy, Netflix tylko dystrybuował. Riot może wywalił na to hajs, ale to było tworzone konkretnie pod Netflix. To nie było tworzone od tak sobie, czy cokolwiek kto kupi. Więc no, to jest pe pewna różnica. Yy, skoro. A ale Jojo George'a Part 6, 6 lepszy, czekaj, ban. Zostaw go, Czekaj, Zostaw. czekaj, Uk ukryj, ukrzyżuj nika na kanale. La nie, 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 ja powiem po, porówno, porówno. po inne, inne historie opowiadałem, w inny sposób. Już, dobra, tymczasowo wycisz. to, jedziemy dalej. E więc, e tak, jeśli chodzi o e inne, żeby, że, żeby nie mówić o złych informacjach i e możemy tak przeplatać. Mówiliśmy o fajnych, to możemy teraz powiedzieć o, nie wiem, smutnym krysie, pajnie. potem powiemy o bardzo Fajne i tak będziemy sobie przeplatać. No, 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 to zostaw tą fajną na, na po pokrycie bo to będzie, wiesz co, to będzie dobre przejście między aktorami. Tak. <głos》>, którzy są w różnych miejscach teraz, Więc jeśli chodzi o pracę. jest zabawna sprawa. Zabawna, smutna, nie wiem jak to nazwać. Bo mamy sobie film, który nazywa się Don't Worry Darling, o którym nikt by nie mówił, o którym nikt by nie usłyszał prawda? Znaczy nie, no nie, 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 nie. Kto, ktoś by mówił, bo jednak ludzie czekali po e, tej tak, po Booksmart ludzie czekają. Tak, na Tak, ale no kaman, film, kto Olivia słyszał White. o Booksmart? Ja, ja uwielbiam Booksmart. To jest fantastyczny film, to jest naprawdę świetny coming of age, to jest, to jest rewelacyjny. Jako debiut Olivia Wilde nie, nie, ale, 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 ale nie, nie może film. by nikt nie mówił, bo w tym filmie główną rolę miał mieć pierwszą, Harry Styles. Harry Dobra, Styles. na robi ci bardziej. Robi ci bardziej połowa, Nie, nie było, ale, ale mówię, że nie byłoby takiego szumu na tym nie, roku nie, nie, tego nie. filmu. No to, to by był w konkretnych rejonach, nie by był odbierany jako film przede wszystkim, tak. a nie jako produkcja, która wszyscy się, się posypała. Yy, powiem tak, na tym etapie o tym filmie można było. produkcję tego filmu można by zrobić film. Na luzie. E, bo. Mamy właśnie Olivia Wilde, która mówię, jej pierwszy jej debiut reżyserki był według mnie fantastyczny. Jeden mm. z ciekawszych filmów roku w którym to stworzyła. No i więc robi kolejny film, masa ludzi czeka i chce zobaczyć co ona jeszcze będzie w stanie stworzyć jako reżyserka, no bo świetnie zaczęła. No tym razem ma w obsadzie właśnie pierwszy raz jako w pierwszej roli masz Stylesa, ale jest Florence Pugh oczywiście, jest Chris Pine jest Shia LeBouf, ale potem go nie ma. Ja, e, Chan, tak. Tu mamy już naprawdę konkretną obsadę. E, I tak, najpierw wychodzą te informacje z Shia Lebufem, których nawet nie poruszaliśmy. Stwierdziliśmy, że nawet nie chcemy o tym gadać, bo było kłótnie o to, czy Olivia Wilde wywaliła go z filmu, czy on sam odszedł z filmu, zależy kogo zapytasz. nie? Ale to był tam pierwszy krok. No, szczególnie też Wiemy, że Shia nie jest ekscentrycznym nie... człowiekiem nawet bardzo, chcę... więc ekscentryczną <śled> syn nie? Nie chciałem no jego, tego nie powiedzieć. Nie no, ale tam jego rzeczy życiowe, nie? To jest, wiesz, pogubiony chłop strasznie, nie? Ja polecam tak. bardzo e, kurczę, zapomniałem teraz jak się nazywa ten jego, na oparty, na jego autobiograficznych wątkach film, Sugar, Sugar Boy? Wygooglacie wy, 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 wy sobie, jest naprawdę mhm. dobry film, który pokazuje jak zwichrowane było życie e, Shai. No więc, więc ale to była taka pierwsza rzecz, no ale potem przechodzimy dalej i okazuje się, że jest tam cała drama na planie, no bo tak, Pierwsza rzecz, no to wychodzi na to, że z Harrym Stylesem reżyserka, czyli Divya Wild, ma romans. Okej, okay, nie chcę mają. Ale potem się okazuje, że no jasne, to jest super popularny celebryta i piosenkarz. Ale z drugiej strony, jako aktor, nie bardzo. No i okazuje się, że on dostaje ile? 2,5 miliona za ten film? Kiedy Florence Pił, no jakby nie patrzeć, nominowana, nagradzana aktorka, dostaje kilkaset tysięcy dla porównania. I to źle wygląda, kiedy się okazuje, że główna gwiazda dostaje pieniądze, bo od razu wszyscy mówią, bo sypia z reżyserką, nie? To jest, to jest od razu, co wychodzi. Więc od razu masz od Florence pił, jej kompletne, wiesz, obrażenie się na, 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 na to, jak już film jest nakręcony. Potem masz te, te dziwne sytuacje, jak to, że masz. Yy, Złoty dywan i na nim jest Florence Pugh i Olivia White, ale wszyscy mówią, że nawet do siebie nie podchodzą, nawet kontaktu wzrokowego nigdy nie mają. Potem masz ten junket, kiedy jej nie ma, chociaż jest w Wenecji w tym czasie. I Olivia White świeci oczyma i mówi, że ona Dune w tym czasie kręci. A potem się okazuje, że ona wcale nie kręci w tym czasie Duny, tylko jest za płotem, tylko nie chce przyjść. No i na końcu mamy naj najbiedniejszego człowieka w ostatnich czasach w internecie. Czyli Chrisa Payne, który bierze udział w tym filmie, jest na tych junketach i widzisz, że jest martwy w środku. Kiedy koło niego Harry Styles zaczyna tłumaczyć, że film jest fajny, bo jest filmem. I, i w filmach dobre jest to, że są filmami. I... A, i myślałem, że odlecę, jak tego słuchałem. Byłem tutaj, it's, a nie wiem. It's, a, it's a movie. The never think about movies. That people go to <laughs> see <laughs> movies. And tak, it's, movie, is, and it's this a this movie. I it's a movie experience. <laughs> takiego, nie? Ja, ja, ja miałem podobną minę jak Chris w tym momencie. Więc yy, jakby to jest najciekawsza produkcja sama w sobie. Tam potem są jeszcze jakieś motywy, że, on, że oni coś tam sobie jeden drugiemu coś dowali. Już nie pamiętam nawet to, co poszło, bo nie wnikałem w to wszystko, ale <ścoughs> najbardziej szkoda tego pajna, który tak siedzi, myśli kurwa. Grałem w nagradzanych filmach. Swoją drogą z nim Hell or High Water jest dalej jednym z wow, wow to, był, to był mój film roku, to parę był, lat to temu. To był wspaniały film. Grałem wiesz tak. w akcyjniakach, jest Wonder Woman czy coś. I siedzę tutaj i ten gówniarz mi tłumaczy, to że, to że, 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 że movie, movie is a movie. <laughs> Jestem cholernym kapitanem Kirkiem, a tutaj takie rzeczy się odwalają. Ale i tak jestem pod wrażeniem, jak jednak profesjonalnie do tego podszedł, że był na tych wszystkich spotkaniach, przesiedział tą premierę, gdzie widać było, że tam nie chce tak, być. Ale tak, tak, no... to full profeska. Full no, profeska. Jak już w połączeniu z tym, co Flores zrobił, tak. ja też zupełnie rozumiem, nie? I tak, ale jednak w takim momencie jak jesteś zawodowym aktorem, nie, to. No, no tak, ale, to, ale mój rozumiesz mój mój trochę, to, że jako Flores, no ten tak, tak, tak. protest pewien przeciwko ciągle nierównościom w płacy. A tu nie jeszcze, no, tak a tu jeszcze tak, dochodzi tak, o to, że ej, może... Nie mówię, że ja z, 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 no, tak mówisz, ja zupełnie rozumiem, ja jestem, wiesz, za tym, żeby były szpile, nie? jak tam się takie rzeczy w środku działy. No i to mówimy tu o wielokrotności jej garży, nie, Jakby to, to nie jest byle jaka aktorka, to jest Florence Pugh. Ja rozumiem, że Styles jest super celebrytą popularnym i pewnie jeżeli porównasz popularność, to jest pewnie popularniejszy od niej, ale no, oboje są... W filmie tak, gdzie grają główne role. Ej, ale, to jest, to... ale wiesz co, to to jest najlepsze, że to jest dokładnie, to pokazuje jaki przemysł filmowy i ogólnie tworzenie filmów jaka to jest sinusoida, że to jest, powtarza się sytuacja z lat 50. sześćdziesiątych, gdzie było to przejście między Złotą erą Hollywood, tej takiej wiesz, profańskiej rzeczy się dużo odpierdalało, ale dużo się tam załatwiało poza ekranem, nie, a tych lat gdzie już wiadomo pojawiły się różne używki, się w inny sposób pracowało, nie? I był ten okres, gdzie nagle celebryci i piosenkarze nie chcieli zostać aktorami i oni działali na innych zasadach, ale mieliśmy tych starych reżyserów, przeżartych i tych aktorów, którzy musieli się do tego dopasować, nie wiem, jakiś, nawet nie Sinatra, ale wszyscy ci inni, którzy za nim poszli. Kurwa, ile grał, nie? Tak, tak, Elvis i to wszystko i oni działali na innych zasadach i nikt ich nie rozumiał, nie? I to jest dokładnie ta sama sytuacja, nie? Masz tego aktora, który już przerze zęby na filmach, nie? Chrisa Fajna, który musi obserwować tego aktora, tego piosenkarza super popularniejszego dużo niż on, nie? Jako aktor, Chris Pine, który próbuje się teraz tutaj z... pobawić nową rzeczą, nie? Po, po, porobić jakieś tam mm. nie i wiesz, że to dla niego jest pole treningowe. To nie jest, że on wchodzi zagrać konkretną rolę, tylko jego trzeba przygotować do tego, nauczyć się. To jest trudna sytuacja. I to, i to jest dokładnie to samo i musi tutaj agencje PR-owe działać, są kłótnie jest no i potem, romans, i potem jak, i po, jest romans i... jakieś, patrzysz na różnica w garzach wszystko wchodzi po prostu tak, tak, tak i wiesz, że w ogóle ta cała sprawa też z tym Sudekisem i to, co się wcześniej działo wiesz, w tym samym listu, który wyszło jak wyszło i to też nie była wina Jasona Sudekisa z tego kiedyś będzie jakaś popierdolona książka, nie, jak ten film powstawał coś jak zakulicowe rzeczy w The Room, nie, tylko bardziej w tym, w tym bogatszej części Hollywood nie, w tej no. większej, no, to będziecie Ciekawe. Ech, no, także. <laughs> Okej. Okay. Ja no. myślę, że mówię, ktoś zrobi kiedyś film o powstawaniu tego filmu. Nie, to no, to, to jest bajzel, To widać, widać ile wiesz, jest znacznie połączonych przy tworzeniu no i... filmu. Jak jednojemnie to się może No i szkoda, dosypać. bo jakby widać, że recenzje są gówniane tego filmu. Eee, a Ale ja... na przykład wiesz, ee, opinie o roli Pew są bardzo dobre. No właśnie. I były, były głosy nawet że mogłaby powalczyć mocno w sezonie nagród, nie? I ja mogłyby być jakieś konkretne Wiemy, że Florence jest kapitalną aktorką. Akurat w drugoplanowej roli, ale ja bardzo lubię Chrisa Pajna. też uważam. Mówię, po Hello Highwater High Water nie mam żadnych wątpliwości, że to jest, jeżeli mamy dramatycznego aktora, to to jest aktor, który ci zagra fantastyczną rolę. I dalej naprawdę wierzyłem w to, że i Olivia Wilde bo Bóg Smart może mieć świetne podejście reżyserskie. No problem jest taki, że kiedy wszyscy się nienawidzą na planie, to wydaje mi się, że naprawdę ciężko stworzyć dobry film. Tak, szczególnie, że jak masz to, ten moment, gdzie wiemy, że na wielu planach się nienawidzą ludzie, nie? ale jak masz ten moment, że to się już wylewa poza. I to jest, znaczy tam musi być musi w przestrzeni ostrzej. publicznej, więc tam się musiało naprawdę dziać. Nie, tu trzeba patrzeć na to, nie? Z tej perspektywy, że jeśli coś wybucha i agencje PR-owe nie potrafią się tym zająć, nie potrafią tego ogarnąć, tak. to znaczy, że tam było nagrzane na maksa wszystko. Mm -hmm. Dobra, to teraz odbijając w stronę innego aktora, również w kwestii e, festiwalu i również w kwestii e, tym razem lepszej. E, ja powiedziałem, że w, w tym tygodniu dwie rzeczy mnie najbardziej rozczuliły. Jedną był e, syn perkusisty Foo Fighters, który wyszedł na e, i napierdalał na bębnach przy jednym z tych i grał zajebiście swoją drogą. Drugą był Brendan Fraser, który dostał sześciominutową owację po tym, kiedy jego... znaczy film, w którym on grał no, rolę to, 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 to. The, The Whale został wyświetlony. I ciężko... W I cię, na... no, te... jesteśmy ca... cały czas jesteśmy na Wenecji no, tak, tak, z tymi tak, tematami. Tak. I trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o Brendana Frasera, Ciężko znaleźć aktora, który, który przeszedł tyle gówna w Hollywood, ile, 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 on, ile on miał do przeje, po przejściach. I ciężko znaleźć aktora, któremu się jakby bardziej kibicuje. Jakby wiem, że ja ostatecznie odpadłem przy Doom Patrolu, ale wiem, że przy Doom Patrolu wszyscy chwali. chociaż tam większość to był jego głos, mówmy się, który, który było słychać. Natomiast no to jest cały czas aktor, który... Wiele ludzi kojarzy go w naszym wieku z jego dzieciństwem, Mumie, jak się George, prosto z drzewa. No, prosto z drzewa, tak. Więc... E, i, I film, który mu podłamał karierę, czyli ten z I.L. Donitum, znowu w akcji. No, w każdym razie. E, potem, jakby, jeżeli ktoś poczyta, co przeszedł Fraser w Hollywood, to był ten no, jeden z tych przy, przypadków, gdzie, gdzie to jest. Zazdrościmy celebrytom sukcesów, ale. Mhm. Jakby to powiedzieć? Ja, to się takie bardzo, bardzo konkretne rzeczy na to nałożyły, nie? że on zniknął z tego 2008 tak. jakoś, to był ten taki zjazd już całkowity, mm -hmm. nie? że on zniknął, zniknął z ekranów w taki konkretny sposób, bo mieliśmy po pierwsze no, średnie wybory ról nie? bo on tak. był naprawdę super gwiazdą po mumiach nie? i była przed nim cała kariera otwarta, ale to po pierwsze po drugie to, że on e, od, robił sam swoje własne kaskadejskie rzeczy mm -hmm. i on e, swoje ciało doprowadził do naprawdę strasznego stanu, on miał dwie operacje supa, kupę innych, spędził czy, kupę czasu w szpitalu na lekach i to też się na nim odbiło mocno, nie? to później widać jak jego waga poszła w górę mm -hmm. i rzeczy z tym związane, no i po trzecie też ta sprawa o molestowanie, która wyskoczyła nie tak dawno w sumie nie? która doprowadziła do Just jego depresji, do tego problemu z wagą jeszcze większy i zniszczył go jako człowieka, nie? I to pokazuje właśnie, jak Hollywood może, wiesz, szybko doprowadzić Ta. kogoś na ten skraj, nie? Więc ja się bardzo cieszę, bo on się zawsze super wypowiada, on zawsze super podejście do fanów, nie? To jest przemiły człowiek. Sum ja tak, to jest super wywiady, pozytywny tak, człowiek. Tak, jak były te wywiady właśnie w trakcie tego, jak powracał do większego, no, do, do mediów w czasie premiery Doom Patrol, nie? Gdzie tak. naprawdę tam występował i się wypowiadał. To było super, bo to jest chłop, który potrafi opowiadać, który stwarza taką bardzo fajną aurę, nie? Nie wiem, ile on tam maszkietów w szafie, pewnie ma, jak każdy w Hollywood, nie? Ale robi wrażenie naprawdę bardzo miłego człowieka. Jak był z jakąś tiktokerką, miał wywiad, pamiętam. Widziałem to. I gdzie, on, gdzie ona mu powiedziała, że wszyscy czekają tak. na jego powrót, że, że fajnie, że mu musieli... i ten... Dość musiał myślało, się napić wody, w sensie obok, tak, żeby... Tak, 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 ale ile w nim było emocji, nie? Jak on teraz się popłakał w tej Wenecji i było widać naprawdę te emocje, które z niego wychodzą. Tak, to, to, nie, było, to był, nie były no to, grane, grane łzy. Tak, tak, nie, 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 on tam był tam aż zagubiony, nie? Było widać przez to... Że nie spodziewał się takiego odzewu mm -hmm. od ludzi. Nie? I ja mam nadzieję, że ta rola naprawdę jest tak dobra, że nawet nie musi dostać tego nie niech dostanie nominację. Nie? I to mówię, bo w tym roku też mamy Elwisa, świetnego zagranego, mm -hmm. i będzie naprawdę bardzo mocna konkurencja. Ale jak już dostanie nominację i się będzie pojawić na rozdaniu i wyświetlą jego, jeśli go tam wiesz, na telebimach, jego zdjęcie, sceny z tego filmu, wow, to ja się chyba poryczę, nie? Bo dla mnie naprawdę na Brendan Fraser to jest jeden z bohaterów dzieciństwa i chcę jego powrotu jeszcze mm. większego, nie? I tutaj zgoda. niech Zasław się pierdoli, że odebrali mu szansę zaistnieć w Badger. tak? No, no tak, 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 to tak, 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 tak. pisałem u siebie, nie? Gość był głównym antagonistą w Batgirl i ups! Wyleciało. Zniknęło. Ale już o, o Zasławie, dopóki czegoś znowu nie odpierdoli. Ja, ty szty, ten szty, patek piszesz, loni, tym znowu w akcji jest lepszy od kosmicznego meczu. No to nie jest bardzo trudne, <głos》>, więc no jest trochę lepsze, je, tak je, jedyna, jedyna rzecz to ostatnio chyba kolejny producent odmówił Zasławowi, żeby przejąć DC, więc Zasław tak, na razie tak. dalej łowi. A dobrze że, dobrze, że nic się nie odjebało w tym tygodniu z Zaslavem, tak, jakiegoś tak. takiego super... I no mocnego. jedyna rzecz to, to była, czekając się nazywa Dan Lin, to był ten gość, który, on tam Lego mówi, sprodukował inne parę rzeczy. I gość yy, on odmówił, nie chciał robić y, hmm. przy DC. Tutaj, tutaj też jest, a kiedy Wielory będzie oficjalnie w kinach? Chyba jeszcze nie ma daty, z tego co wiem. Hmm. Na pewno, wydaje mi się, że on będzie w tym rzucie przed Oscarowym, nie? gdzie zawsze te filmy wychodzą. To na początku roku jakoś pewnie ruszą z tym, więc trzeba czekać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę delikatnie poruszyć, bo wiem, że wszyscy się śmiejemy z re i awatar, który za chwilę wraca znowu do kin. No i teraz mamy tego Spidermana, No Way Home, którego obaj nie jesteśmy fanami po czasie, jakby... Jak to jest? To jest su super duper wersz. Jak to się Tak. <laughs> w każdym <laughs> razie... E, I teraz... E, mógłbym powiedzieć, że o, to jest żałosne, że studia jakby doją cały czas te same pieniądze i tak dalej, ale tego nie powiem. Nie powiem tego z jednego prostego powodu. Wiemy dobrze, że mówiliśmy o tym wcześniej, że firma matka hmm, Cinema City, czyli Cineworld, zbankrutowała. W sensie ogłosiła, hmm. ogłosiła bankructwo, wiadomo, jeszcze jest tam różne rzeczy, ale generalnie no to, to, to nie jest koniec, ale to nie, to nie jest dobre. Wyniknęło to z tego, że w czasie COVID-u mieliśmy oczywiście przestój w kinach, ale nawet teraz, no, cz, cz, jaki był ostatni blockbuster? Thor. Co, co jest w kinach teraz? Cały czas Maverick. Dalej zarabia. No ale jakie jest inne, inne duże... Kina, multiplexy szczególnie, sieci dużych kin, one nie istnieją bez blockbusterów. One nie istnieją bez, bez tych filmów. I mimo tego, że wróciliśmy do tego miejsca, gdzie dalej filmy mogą trzepać miliardy i wszystko fajnie, to jest ich dużo mniej niż było wcześniej. Co będzie najbliższym dużym otwarciem? Forever, Black Panther właśnie? Wakanda Forever? No to jest jeszcze kupa czasu do tego, nie? Więc... Nie mogę gniewać się, nazwijmy to, i mówić, że to są, o, tylko chcą kasy. jasne, że chcą kasy jasne, że to jest darm, darmowe pieniądze, gdzie dopracujesz parę scenek, które nakręciłeś i możesz znowu wrzucić i zarobić na tym samym filmie. Tylko, że, a ponieważ ten film, w, wbrew pozorom, całkiem sporo ludzi poszło w Stanach, szczególnie na jego tą rozszerzoną wersję, no to jest kroplówka dla kin. To jest ten, jedyna rzecz, żeby tego typu firmy są, właśnie trzymają kina... W ten sposób, że ludzie jeszcze cały czas na niego pójdą, więc tak długo jak w tych posłuchowych momentach, które powodują, że kina się wykręcają na ryj, tego typu filmy wychodzą, ja nie mam nic przeciwko, szczerze mówiąc, róbcie tego więcej, bo byłoby głupio, gdyby nam parę kin kompletnie upadło, więc no, to tyle. Także jakby ktoś mówił, że oho, znowu to robią Endgame i Avatar się prześcigują... Niech to robił. Niech to dalej robił. Nie mam z tym żadnego problemu. No zobaczymy. To będzie bardzo ciekawe, jak, jak, to, jak to będzie wyglądało właśnie przed tymi Blockbusterami, bo teraz jest no, mocna posucha, nie. To no, to no to tak, chodzi. No to chodzi. ale wiesz co, hmm? tutaj się pojawił, że Black Panther w paździer... Black Adam w październiku, ale przy Black Adama przynieśli, nie? Czy, czy na październiku przynieśli? Jak to? Już nie pamiętam, Black Adama, Black Adama przesuwali. On być, a nie. on kiedy on miał być w ogóle i ten? Ja już, już, zupełnie, ja już zupełnie nie wiem, bo wiem, już że flasz. Flasza przerzucili, rok, tak wiadomo. 21 nie, października. Oktober, dobra, dobra, Cały oktober, czas oktober. październik. To czekaj, a Black Panther jest w listopadzie. Dobra, to tak. Black Adam będzie przed... Pierwszy. Mhm. Tak, szazała przenieśli, tak, tak, tak. Się mhm. No e, dobra, jeśli chodzi o, o, o jakieś takie rzeczy do obgadania, które już sami chcieliśmy poruszyć, oczywiście jak zawsze czekamy na Wasze pytania, jak chcielibyśmy pogadać, to. Go for it. Natomiast jeśli z tych rzeczy, których, których chcieliśmy pogadać, to na razie tyle. Tak jak mówię, w weekend jest no D23, więc jakby to powiedzieć, jest, jestem pewien, że oni będą próbowali zalać informacjami jak tylko się da, więc jakby tutaj nie ma co. Jak to będzie w weekend, to chyba możemy powiedzieć, że coś w poniedziałek będzie. Myślimy, myślimy, że postaramy się robić poniedziałkowe podsumowanie tygodnia, tym razem w poniedziałek. Żeby, Poświęcimy je tym rzeczom. Żeby, żeby pogadać o Marvelowych, może Star Warsowych, zobaczymy, jakie tam będą mm. zapowiedzi, nie, więc, więc dowiemy się, jakby jak to będzie wyglądało. Tak, więc, więc na, na razie na razie też nie wiadomo czy tam coś nie wypadnie, nie? Ale na razie zapowiadamy poniedziałek, wieczór powinno. Tak, bo to się powinno, powinno być. Udać. Bo to w Stanach jest w sobotę, czyli u nas będzie gdzieś tam w soboty na niedzielę, mm -hmm. więc w poniedziałek pewnie o tym pogadamy. No dobra, to zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się szybciej uwinąć, więc przejdziemy sobie do waszych pytań. A w sobotę nowe Assassin zostanę zapowiedziane. O, o tym pogadamy pewnie przy live w przyszłym tygodniu. Jakoś, ja jakoś nie wiem, się... Ja, jakoś się strasznie ja, nie aram ja, ja, tym... Ja czekam, tym... Co, co, co powiedzą, bo to jest znowu fajny okres, ja lubię jak jest pustynia, ma być znowu pustynia, nie? No mają wrócić do czasów Altaira, ale jak słyszałem, to ma być też okrojone z RP-owości i wrócić do podstaw, więc zastanawiam się... Czy to jest jeszcze sens, czy to nie będzie co Nie wiem, zobaczymy. Z drugiej strony ja bym chciał, żeby ten Assassin był bardziej yy, nastawiony na fabułę, a nie na te rozbicie po mapie i wiesz, zbieranie punkticów doświadczenia. Jak ja kocham Origins, tak, jednak w pewnym momencie to dla no mnie, jest... mnie, Kanym... mnie, ja, mnie ja w nie. Ja wahali nie przeszedłem, nie znudziła. Mimo, tak, że to, tak, to, nie tak. wiecie, to nie była zła gra, to nie była zła ale w pewnym po prostu to latanie po wszystkim mnie znudziło. A przy... było tego za dużo, nie? Ja mówię, to było do... całkiem dobrze wypatrzone właśnie w Origins, gdzie już było tego troszkę hmm. za dużo, nie? Bo tam była super historia, super się śledziło przygody bajeka i to jak się rozwija, ale... Hmm. A wiem, jeszcze tylko chcę powiedzieć, yy, bo wiem, że ogłosili dodatek do Cyberpunku nic o nim nie powiem i nawet się nie zainteresuje, póki nie przeczytam wielu recenzji na temat tego, jak Cyberpunk został niesamowicie zmieniony, jak wszystko działa lepiej, jak jest zupełnie inną, nową grą. Dopóki nie zobaczę tego typu recenzji, nawet nie zbliżę, nawet kijem nie zbliżę się do tego, do tego miejsca. Dla mnie to ja też jest... Wróci, ja, ja nie wróciłem do Cyberpunka od czasu, ja, kiedy ja grałem w niego. Ja, ja grałem mistroną. w niego 4 godziny, tak jak mówię i mi to wystarczy. I generalnie też... Dla mnie to trochę jest chujowe. Wydawać dodatek, chyba że ten dodatek zajebiście poprawia podstawkę. Ale wydawać dodatek, w momencie, w którym Twoja podstawka cały czas jest jeszcze wcale nie w świetnym stanie, to jest dla mnie kolejny skok na kasę. To dla mnie wygląda, jakby było na zasadzie takiej. No, nie wyszedł ten Cyberpunk, ale po co go poprawiać? Wydajcie pieniądze na to. Chyba że, mówię, cofnę to, jeżeli okaże się, że dodatek, bo czasami tak jest tyle usprawnień, że teraz można za jednym ciągiem z podstawką przejść. Jeżeli tak, to przepraszam i to, co mówię, jest ten. Natomiast jeśli to będzie wszystko skupione na nowe rzeczy, i tam grajcie, a podstawka, e no już, już kto wydał pieniądze, to wydał whatever. Co, ja, ja, ja podstawkę dużo grałem i to w tą wersję taką naprawdę, którą się praktycznie nie dało grać, nie? Bo ten świat nie wciągał, nie? I lubiłem, lubiłem sobie tam być, nie? Lubiłem zbierać te wszczepy, wszystkie pierdoły, nie te postacie, i to było fajne. Tylko ta gra była no, praktycznie niegrywalna przez to, jak wyglądała, nie? A i tak wyciągnąłem w niej z 15 godzin przynajmniej. Ja naprawdę to, troszkę w to pograłem i to jest najgorsze, przez te lata od premiery i wiem, że oni tam zmieniali rzeczy. Tak, ten, po, po, poprawili co, ale, sporo rzeczy, ale, ale czytałem, nie było żadnym, że jest... Ale wiesz to, ale w pewnym momencie nie było takiej reklamy czy czegoś, co mi przyciągnęło do tego, żeby Dokładnie. wrócić. Nie? To jest smutne, bo jak mi Trójka wyszedł i przez lata ja do, od Wiedźmina się odbijałem, nie powiesz, jak ja mam z fantazy, nie? Ja wracałem, przerywałem, wracałem, przerywałem, ale zawsze wracałem, bo zawsze coś było. Gdzieś ktoś o tym mówił, czy coś, że musisz wrócić, musisz zagrać, musisz zobaczyć, nie? Ty Wiedźmin gdzieś tam krążył on przez lata był tą rzeczą, do której wracałem. Instalowałem na nowo, żeby pograć, nie? Z Cyberpunkiem nie mam tak zupełnie. Ciekawa sytuacja, bo nie interesowałem się jakoś strasznie, jak wychodziło No Man's Sky, bardziej przez tą osmozę, bo wszyscy byli tym zajarani. Wiesz, jak była to badziewna gra, ale później nawet nie musiałem się interesować tą grą, żeby słyszeć, że to jest jedna z najlepiej naprawionych gier i w końcu po jakimś czasie zagrałem w No Man's Sky i okej, okay, spoko. Jakby z tego wszystkiego, co słyszę o cyberpunku, to to jest to takie... Drobne, kosmetyczne rzeczki. To tutaj trochę poprawiliśmy. Troszeczkę, troszeczkę teraz gra chodzi lepiej, trochę mniej się przycina w różnych miejscach. Tutaj nie wiem, ludzie przez przejście nie przechodzą jak debile i tak dalej. Ale z tego co czytałem, to dalej masa dziur jest i no, jak tutaj napisał ktoś, że Cyberpunk jest nienaprawialny. Nie wiem, jeżeli jest, no to whatever. Dobra, przejdźmy do pytań. <laughs> Zaczynamy od Wakama. Radku, czy w Twoich żyłach popłynęła fantomowa krew? Czy nabrałeś tendencji do walki? Czy poczułeś się jak gwiezdni krzyżowcy albo niezniszczalne diamenty? Czy złoty wiatr natknął cię do ujawnienia opinii o drugiej części kamiennego oceanu? Może z Pawłem opydo? Na pewno nie ze mną! E -ha -ha. Nie, z Pawłem, z Pawłem wrócimy do omówienia, ale nie po tej części, żeby nie rozbijać tego bardziej, tylko jak się pojawi finał już, nie, bo tam będzie dużo do dyskutowania i finał ma się pojawić... Pewnie w grudniu gdzieś, bo w marcu, o ile dobrze pamiętam, ma być już całość na Blu-rayu się pojawić, więc nie będzie aż tak długo do czekania, a wolałbym Tą całą drugą i drugą, trzecią część naraz omówić. I na pewno na pewno się za to wezmę, bo kurczę, tak mi wróciła miłość do Jojo. Dzisiaj nawet plakatu sobie jakiegoś ładnego szukałem, ale z artami Arakiego. Może nie za nimę, bo Araki to jest jednak Araki, żeby sobie oprawić ładnie i postawić koło mojej fantastyczne czwórki George'a Pereza, która tutaj wisi. I, I też sobie nadrobiłam tą mangę, którą u nas po polsku wydają. I bardzo szybko JPF to robi, więc JPF, więc e, e, będzie, będzie coś o Jojo pewnie, bo bardzo czekam. Okej, okay, szat Andrzej. Po dwóch odcinkach nowego Game of Thrones i Lord of the Rings, na które odcinki czekacie bardziej? Ja czekam, ja, ja mogę powiedzieć, ja czekam bardziej na Root bo to jest mój typ fantazji. Ja lubię te jednak gri, grimy grity, gdzie ludzie są umoczeni. Ja, ba, ba, bardzo mi się podobały te pierwsze odcinki Władcy Piesieni, ale to jest nadal, Tolkien nadal, to jest to high fantasy, znaczy ja... który nie jest moim konikiem. Pogadam o tym, ja uważam, że końcówka trzeciego odcinka Gry o Tron jest absurdalnie głupia, ale... A jeszcze nie oglądają go, to gotowe. No okay, jest... okay. Ogólnie dalej dalej się jaram tym serialem i dalej jest super, ale uważam, że końcówka była głupia w chuj. Ale to tak szczegół. Ale takie... wiesz, co, a dla mnie to jest część uroku gry o Tron, Jak są jakieś takie głupie, pojebane rzeczy też. Bo ja to ale... przeżywałem już. Okej, okej, okay, okay, no to, to no. było strasznie głupie. Ale razie... ja lubię ja lubię ale co, ja lubię, ja lubię te postacie. Po prostu, ja ja, ja jednak bardziej chyba w tym momencie na Rings of Power. Głównie dlatego, że chcę zobaczyć. Jeszcze. jeszcze. Wiem czym jest gra o tron Wiem jak jest przedstawiana I wiem mniej więcej czegoś się spodziewać nawet nie znając fabuły Więc wiem, że to będzie dobre W miarę, chyba, że coś spierdolą W Rings of Power ciągle jesteśmy W takim miejscu, że ja Podobało mi się to co widziałem, ale jeszcze cały czas Nie jestem Jeszcze nie, nie widzę tego W całej kształtu, bo jesteśmy Dopiero po dwóch odcinkach Więc chciałbym zobaczyć Bardziej ten Wiecie, to jest Jak czas... to się rozwija ja cały czas lubię właśnie tą przaśność e, e, smoków, bo to jest takie jednak, jak szczególnie mm -hmm. jak to oglądasz po Rings of Power, który no pieniądz tam jest większy, wygląda to ładnie, nie? I dla mnie Rings of Power jest takim miłym miejscem. To jest tak jak ci tego mema ostatnio wklejałem gdzieś na co lata, gdzieś po Twitterze, nie? Że e, ten Smoki to jest, jakby ci ktoś przychodzi postać i mówi to jest zjadać dzieci, nie? Tutaj kogoś zapierdolił, nie? A przychodzi ci ktoś z Gry o Tron do jakiegoś znaczy z Rings of Power do kupla i to jest typ, który przychodzi zaśpiewać ci piosenkę o ziemniakach, nie? Czy coś takiego, bo jest szczęśliwy. I to jest, to jest ten, różnica między tymi typami fantazy, które się pojawiają, nie? Ale ja oba lubię, bo wiesz co jest fajne? Że one nie są jednorodne i się fajnie uzupełniają, nie? Tu dostaje coś bardziej takiego, o, wiesz, wzniosłego Tolkienowego, wiadomo, a z drugiej strony zostaje ten mój sprut, brud, błoto, nie? Wszyscy za zafajdani i też spoko. Dwa dalej, czy są jakieś komiksy DC Marvel, gdzie role hero villain są odwrócone, na przykład dobry Joker, zły Batman, czy warto po nie sięgnąć? No, White Knight, nie? To jest tak, de facto tak, tak, to. Tak, tak. Ale... to. To nie, nie do końca, ale blisko, blisko bardzo. Blisko, tak. ten Joker przechodzi w Joker, jokerowanie. No, dosyć... był, był event w Marvelu, który był dosyć kiepski, czyli Axis, ale jednocześnie miał kapitalne dwa tainy, jeden z Hobgoblinem, drugi z tak, Carnage'em. Z jest absolutnie fantastycznym. I z też. Tak, ale, ale ten skobą jest Z tak. tak, więc jak chcesz zobaczyć, jak typowo z goście robią dobre rzeczy, dalej będąc dalej zachowując klimat no. tego, kim są, to generalnie polecam. Wiesz, to ja bardzo, bardzo, bardzo lubiłem po akcji. Jedna rzecz, która została przez długi czas, to był ten Sabertooth, który był w... X-Men. I to było super, bo on naprawdę wiedział, co się z nim dzieje. Miał tak. świadomość tego, że on jest złoczyńcą, którego coś pcha do tego, żeby być bohaterem. Był rozdarty, ale to była bardzo ciekawa sytuacja dla niego. No, nie? Nie Superior Iron Man, nie? Też. O, tak, tak. I, 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 i Infamous Iron Man, gdzie Doom został Iron Manem. Tak, ale Superior Iron Man to masz tego tak, Starka. To była ta zmiana, mówiłeś. że tutaj Stark został Doomem, a Doom został Starkiem. Kinda. Tak, kinda, no. Ehm. Um. I czy warto sięgnąć? Po to, co mieliśmy, na pewno. I co sądzicie o zespole Blenders? <noise> I, jedy, jedynie to, że pamiętam, jak jeździłem na kolonie, jak miałem lat, y, ja, zerówka ja i podstawówka, i wszyscy śpiewali, i nic więcej. To jest, to jest wszystko, co ci mogę o tym powiedzieć. No, ja też ja pra, prawie nie pamiętam, bo dla mnie słuchałem. Lata to 90., totalnie. Tak, to było doświadczenie. Moment epokowe, w czasie. Nie? Tak. No. Nie wiem, ja nic więcej nie mam do dodania. Nie, ja, ja też, ja, 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 ja idę ja inne... to zciągnij, ciągnik, nie? Oczywiście. Zawsze chciałem Oczywiście. Mieć, tak ktoś, co jest bardzo dobrą piosenką swoją drogą. Paweł Je, P. już 2400. Paweł P. Co sądzisz o relacji Froda i Sama w Lord of the Rings Jacksona? Macie na przykład ulubioną scenę z tą dwójką, czy się z rzutami niektórych osób, że ich relacje jest zbyt gejowska oraz nie ma wiele wspólnego z prawdziwą męską przyjaźnią? to jest bardzo męska gejowska przyjaźń jest prawdziwie nie wiem męską właśnie przyjaźń. nie wiem dlaczego Tylko gejowska nie przyjaźń nie co... może być męską przyjaźnią jakby nie, 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 nie widzę jakby tego roz... co nie, ja, ja, wiesz, ja znam, znam, ja mam kumpli którzy są gejami i są zajbistymi kumplami no nie, nie widzę jak I gdzie... są 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 bardziej męscy niż, niż... E, polecam polecam poczytać badania na temat y, badań co do mózgów e, i aktywności w pewnych dziedzinach, osób, które są, jak to się mówi, w niewłaściwym ciele, i na przykład osób, którego mu mózg, jak weźmiesz osobę, która jest cisman, cis woman, i porównasz ich, potem zobaczysz osobę, która jest trans, i zobaczysz, że osoba, która jest biologicznie mężczyzną, ale jej mózg bardziej przypomina biologicznie kobietę, to. Y Ktoś zauważył, że jest, nie chcę teraz tutaj wchodzić w naukę, czy, czy czegoś nie pamiętam, ale że o, u, to jest zabawne, że u osób homoseksualnych wręcz e, pod wieloma względami mózg jest bardziej męski niż mężczyzny, mm. więc, ale to jest taka pierdoła. E, natomiast, umie, umie, w ogóle wracając do tego, to jeszcze e, Sam jest moją drugą ulubioną postacią w Władcy Piesieni a w filmach to jest moja ulubiona postać, bo nie ma tam Toma Bombadila, który jest ogólnie najlepszym postacią w Polsce Pierścieni, ale patrząc właśnie z filmowej perspektywy, to ja absolutnie kocham Sama, bo Sam to jest Słownikowy przykład dobrego kubla, który kurwa cię za nogę pociągnie, żeby tam no, musisz dojść. Na moja ocenę. ulubiona scena to jest: Nie mogę nieść pierścienia za ciebie, ale mogę ponieść ciebie. i to tak, jest jak tak, jak tak, jest absolutnie fantastyczne. I to wszystkie właśnie, panie Frodo, panie Frodo, o ładko, ko kocham sama. I w ogóle o, sam był super zagrany w filmie. Tak, ja się odnoszę do filmu, bo ja książkę czytałem do pewnego momentu i później, później odpuściłem, ale filmowo sam. To jest cudowne. W ogóle ja uwielbiam, jak wszystkich hobbitów zrobili, bo oni się uzupełniali. Nawet ci, te i to jest fajnie, że ci, którzy są na boku, wiesz, Mary, Pipi, oni przechodzą z ciekawą drogę, kurczę, jak trafiałem tam do Faramira i się muszą odnaleźć. Powiedz powie coś, coś, coś konkretnego, zasadziem... coś znowu kontrowersyjnego? Wielu z nich, szczególnie Pippina, pokazano lepiej niż Tolkien napisał ich w książce. Jackson, ja... Jackson dał więcej Pipinowi niż Tolkien napisał w książce, bo Pippin niestety w Ej. książce był tylko głupim tukiem. I jeżeli popatrzycie, to jasne, sam jest tym gościem, który. Poniósł pierścień i poszedł z Frodem. Frodo był tym gościem, Mary był tym typem, co razem ze Owiną zarypali króla z guli. A Pipin nie miał tego całego wątku z tym, że musi się zakraść, odpalić te y, ognie, żeby wezwać Rohan na pomoc. To wszystko wymyślił Jackson. Okay. Pipin muszę doczytać. Generalnie w książce no, był fullowy tuk. I Tyle, jakby, on nie miał no ta, tych tutaj, wszystkich. Oni są, oni są drużyną, nie? To, to I, nie ale jest... nie tylko są drużyną, każdy ma swój moment. Tak, tak, tak. To jest fajnie, że oni właśnie zostali rozparcelowani tak, że każdy mógł robić swoje rzeczy i muszą udowodnić swoją wartość, nie? I to mi się zawsze podobało, nie? Że, ej, okej, okay, te postacie, które zaczynały jako te comic reliefy, nagle się stawały postaciami, które potrafią coś robić, potrafią o siebie zadbać, nie? Jak tam się pojawił właśnie, tak jak mówiłem, Faramir, jak się pojawiła ta, która pokonała Gula. No, owina. Ja tak, wina i też te, te, te razy były absolutnie super i tutaj się pojawia że na przykład że, że Gimli najlepszy, że Boromi najlepszy. To są super postacie, które mają swoje chwile, ale żadna z nich nie przeszła takiej drogi pełnej jak sam nie. To była historia sama, to była historia Frodo. Oni byli na piedestale, nie? Oni byli tymi, którzy ciągnęli to, nie? Te tak. wszystkie postacie to były te wspomagające. One już były ukształtowane, nie? To nie jest tak, że Gimli przeszedł jakąś drogę w tych filmach, nie? Gimli się pojawił jako Gimli. Gimli nauczył się pewnych rzeczy, ale on do końca był jednak tym Gimlim, którego poznaliśmy. I tak samo A. jak Legolas. Reszta przeszła drogę. Tu Dominik pisze też świetną rzecz. Tak, bo Romir warto pamiętać. Wszyscy kochamy, jak Sean Bean umiera w filmach i trzeba przyznać, na przykład dla ludzi, którzy nie pamiętają książek. Znowu, w filmach Boromir jest znacznie lepszą postacią niż w książce. W książce, leży, w książce Aragorn znajduje martwego Boromira, który leży i masz opisane, że w oku leży u ciała Uruk hai więc wiadomo, że walczył i zginął. Ale walczył i zginął. Tyle. Jackson zrobił z tego wielką, heroiczną scenę, gdzie biegnie tak, ratować tak, niziołki na końcu i robi tak, wielkie i walczył, odkupienie. Walczył za te postacie, które poznał, nie? Do, które za są, tych małych, małych i tych mało istotnych, którzy wydawali się nieprzydatni tak, do całej to sprawy. Postacie, które zdobyły jego zaufanie, zdobyły jego przyjaźń, nie? I to było ważne. I tutaj też jest, że Boromir przeszedł drogę. No Boromir miał ten jeden moment, kiedy zorientował się w pewne rzeczy, które się liczą. W tym momencie, nie? I heroicznie, nie to... I heroicznie tak. ginie w tym momencie, kiedy tak, w książkach tak, tak. Ale, ale wiesz, ale to też on nie... po prostu zdycha, nic więcej. Hmm? Ale to też, też o to mi chodzi, że okay, on miał ten moment, kiedy się czegoś nauczył, nie, ale to nie jest taka droga jak sama, który się uczył przez całą tą drogę, nie, który, który wyszedł. Wiesz, to jest historia o tym, że te hobby wyszli z tego swojego zaścianka, gdzie było super ekstra, cudownie i cały nowy świat się do niego otworzył. Tak. Nie nowe zagrożenia, wszystko. Nie? Oni przechodzą zupełnie inną drogę niż reszta postaci. Kolejne pytanie od Złama Okej. Okay. Dzięki Wam, panu Jerzy, ja, ktoś tak o sobie uważa, ale może nie. Dzięki wam panowie za umilanie czasu podczas rehabilitacji po złamaniu nogi. Miłej rehabilitacji. Dlatego złamas. Aha. A, okej. To Okej, to jest spoko. Skoro nie jest spoko, że się połamam. Nie, 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 nie spoko. Skoro Disney ma prawa do obu marek, to jak według was mógłby wyglądać event Star Wars? Załóżmy brak korekcji budżetu i castingów, bez wiedzy, że to i tak się nie wydarzy. Ale ja bym nie chciał, żeby to się wydarzyło. Nie wiem, jakby, jakby krosowanie wszystkiego to mamy ten ostatni kosmiczny mecz, nie? I Ready Player One i tego typu filmy, więc Boże nie, błagam, błagam nie! Nie crossujmy ja wszystkiego! Kiedyś był, jak kiedyś był crossover, ale to Star Trek'a z, z X-Men komiksowy w latach 90 nie? Oni mieli spotkanie, tego. chyba, chyba z dwa spotkania mieli, jedną z oryginalną załogą, drugą z tą z Next Generation, z Picardem, nie? I Jeden jest cudowny moment, który pamiętam do dzisiaj, jak się spotkali z oryginalną załogą i w pewnym momencie siostra Szafel e, woła doktorze McCoy i się obracają Hank McCoy no tak. i Leonard McCoy, nie? To, to był super moment. Ale nie, ogólnie świat z ich wojen w ogóle według mnie, przez to jak działa ta moc, ta cała mistyka i tak on się najmniej ze wszystkich nadaje do krosowania z czymkolwiek. Bo jakby, wiesz, świat Marvela spoko. Możesz zderzyć ze światem DC, zrobić multiwersu, możesz zrobić całą masę rzeczy, nie? Star Trek w sumie też możesz wpakować. To Star Trek z DC miało jakiś czas temu też crossover. Mo, możesz zrobić, ale Star Wars jest tak kompletnym w pewien sposób światem, jednocześnie zamkniętym i, i tak długo jak nikt nie wyjdzie poza to spójnym, że sobie kompletnie nie wyobrażam nagle. Wiesz, idei rycerza Jedi. Nie wiem, obok superbohatera. Jakby to, to jest dla mnie tak niekompatybilne, że. Nie, na, na, nawet bym nie chciał, jakby. No, nie ja wszystko, nie, nie wszystko musi się ze sobą krosować, jakby, nie? Jakby nie. Nie, ja lubię tylko takie crossy, jak na przykład możesz w całkali burze napierdalać diodą. No nie, nie, to pewnie, sure. Um, Soler. Radek, mógłbyś podać swoją ulubioną postać ah. Stone Ocean u mnie ze Wanie FU Fighters cierpiący w tym czasie Oscar mógłby podać ulubioną postać ze Suits? Tak wiem, super dziwne połączenie. Trzymajcie się. <gry> Wiesz co, ja po tych nowych odcinkach. Bo ja w ogóle Stone Ocean to jest ten czap. Ten part, którego nie czytałem mangowo, bo czytam teraz na przykład, jestem w połowie Run i jest super. Już poprzednie też czytałem, ale tego sobie zostawiłem, bo wiedziałem, że jest anime, nie? I mówię, okej, okay, zobaczę sobie to anime, żeby się zaskoczyć żeby wiedzieć rzeczy. I w tym drugim rzucie odcinków totalnie fu Fighters zdobywa moją miłość i fajnie, fajnie jest rozwinięta jako postać. Bardzo lubię też. Znaczy, nawet nie bardzo lubię, bo to jest postać, którą doceniam za to, jak jest dziwna. Narcissia Anastazja, który się pojawił i który hmm. ma naprawdę fajnego standa. Ale on jest, on jest dziwny, bo te jego mizygonistyczne zapędy, które są cały czas temperowane przez inne postacie są ciekawe i jestem w ogóle ciekaw, jak to się rozwinie dalej, nie, bo Jolene jest bardzo silną postacią i, i ona mam nadzieję będzie miała na to duży wpływ. Ale najlepsza postać ze Stone Ocean, Mówię chyba jednak cały czas Jolene, bo ja lubię tą dynamikę z ojcem, to co jak ona się zmienia i, i z JoJo'sów ona jest w ogóle u mnie bardzo wysoko już na tym etapie, nie? Chociaż nie, czekaj, ja wiesz co, mam mangę, wiem jak się kończą pewne rzeczy w mandze i Joy chyba będzie moją ulubioną postacią do końca. Ale Foo Fighter jest super, w ogóle każda postać i Hermes i inne, które się pojawiają i Wither Report, który mam nadzieję, że zaraz wróci, też jest super. Ciężko mi wybrać na ten moment. Ja, ja za pytanie o Judge nie chcę odpowiadać, ale jak już muszę, to... Generalnie oglądałem się tylko do momentu, jak odeszedł główny bohater i oczywiście czy Megan odeszła, bo wiadomo, e, więc e, do tego czasu chyba Luis, to był właśnie ja ten... Ja lubię ja tą postać, tą grał Gabriel Macht. No, głównego bohatera, to był Harvey. Ej, hey, on był spoko. No to był główny bohater, on miał być cwany, czarujący i w ogóle wszystko no. naraz. No to był ten, 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 typ, nie? No wiadomo, no on był dorobiony. Ale o, G, e, Gina Torres grała postać, jak ona się nazywała? Już tak dawno to oglądałem. Ona grała szefową i była zajebista, jak zawsze Gina Torres jest. Um, OK. Okej. Lecimy dalej. E, Adam. Moja teoria jest taka, że tylu ludzi chciało zobaczyć pierścienie władzy nie tylko dzięki kampanii Amazona, ale tym ludziom, co krzyczeli o gwałceniu Tolkiena. Amazon powinien być im wdzięczny. Za reklamę jako fandomu szkoda, że ciągle widzę, że, widzę, że serial zły. Znaczy. A że, że wszyscy tak mówią? Pewnie tak, natomiast cały czas mówię, jakby wszędzie słychać o tym mocno, ale z drugiej strony. Ludzie, którzy oglądali, czytali książki Tolkiena w promilu do tych ludzi, którzy, ogląda, do ludzi, którzy oglądają serial, to przecież jest tak, tak jak zawsze, nie, jakby jeżeli wywalilibyście z filmów Marvela wszystkich ludzi, którzy są fanami czytają regularnie komiksy, to w zarobkach byś nie zauważył. Myślę, że byłoby to tak samo. Wystrzelcie Nie. przez ogląd z widzów wszystkich ludzi, którzy czytali Sir Marillion. Może nawet wystrzelić wszystkich, którzy czytali władcy pierścieni. Tak, ale ja to, ja to powtarzam już, ktoś powiedział, że to oglądają głównie ludzie, którzy po prostu. Mają Amazon Prime i się zainteresowali, bo elfy i krasnoludy się będą bić czy coś w tym stylu i chcą nie. zobaczyć serial Fantazy. I to to nie jest tak samo jak filmy Marvela. One nie zarabiają w takim stopniu na fanach, co mają. Nie, lidiach, którzy, którzy nie mają pojęcia nawet, że to jest adaptacja komiksów, coś takiego. Ej, jest tam Robert Downey, który siedzi, jestem w tej zbroi, lubię tą postać, nie. pójdę sobie obejrzeć, lubię tego Tora. Czy są komiksy? Nieważne, nie dla nich. I dokładnie nie. to samo jest władco Piesieni, ale wiadomo, że wiesz, w sieci będą najgłośniej krzyczeć fani, bo Oczywiście. tylko oni po obejrzeniu tego, nawet bez obejrzenia tego, bo wiem jak było wcześniej, wejdą i będą o tym pisać i będą o tym dyskutować, nie? Jak widz sobie obejrzy, to jest tak, że on siada raz w tygodniu, wie, kiedy to będzie, albo nawet nie wie, bo widzi, że jest nowy odcinek, jest napisane na tej belce, nie? Nowy odcinek No tego czy i tego. co piątek jest tak. napisany wyraźnie. Tak. tak. Odpali sobie odcinek, zobaczy, powie. Fajne, podobało mi się. Poczekam sobie tydzień na następny odcinek i idzie robić swoje rzeczy, nie? On nie wejdzie na neta i kurwa jedynka, kurwa dziesiątka, nie? Ale tutaj jest to niewykorzystane, tutaj to, nie? on mówi, to fajna, może nie do końca, ale może coś się tam zmieni, może nie. Zobaczę dalej, będę oglądał, Albo stwierdzi, nie, to nie dla mnie i wyłączy i nigdy więcej o tym nie napiszę. Tak, tak, to są widzowie, dla których te seriale są kierowane. Wszystkie seriale są dla takich widzów kierowane, nie? Tak. No, a nie, nie, nie tylko dla fanów. My za bardzo, za bardzo fani przeceniają swoją, swoją wartość, wartość. że To jest dla nich nie. tylko, nie. I to się zamienia. To jest najgorsze, bo to się zamienia bardzo szybko w gatekeeping. Że, tak, ej, absolutnie. Jak mogą coś robić z rzeczą, którą lubię. Nie? I później to miało być dla brednie. mnie. To miało być tak, tylko dla mnie. Tak, ale później znacznie nabrednie, że to jest zniszczone coś, co tam miałem wcześniej. Nic nie jest zniszczone. Dalej to masz, nie? Ma, masz książkę w ręku, możesz do niej wrócić. No. Natomiast no, ja bardzo zgadzam się z tym, co ty napisałeś na fanpage'u. że jakby. Y ja nie, nie znoszę tego, co się dzisiaj, nie mówię tylko o władcy pierścieni. Nie znoszę dzisiaj tej sakralizacji popkultury. Jakby popkultura nie ma być sakralna. Cała idea popkultury na to, że ona jest przetwarzana. Szekspir przetwarzał inne rzeczy, inni przetwarzali Szekspira, kolejne osoby przetwarzają kolejne rzeczy. Jak robisz, jak Bazlerman zrobił Romeo i Julię, no to, to nie była Romeo i Julia, prawda? To były zupełnie inne rzeczy. A dalej nazwał to Romeo i Julia. Tylko, że jeździli samochodami i do siebie ze splów. I nie było z tym żadnego problemu. Tak. tak. non-stop przetwarzasz popkulturę, non-stop ona się przetwarza, dlatego ona nie powinna być sakralna i to co ty napisałeś. Jeżeli chcesz porównać oryginał z adaptacją, zrób to, ale pokaż, zrób, porównaj to w taki sposób, żeby osoba, która nie czytała książek, nie, nie ma pojęcia o materiale źródłowym, wytłumacz jej dlaczego w materiale źródłowym zrobiono coś lepiej. Bo jak tak, widzieliśmy tak, tak, że... Bo jeżeli powiesz, no tak, że jest inaczej, to tej osobie nic nie, nie mówisz, kompletnie nic. Tak, tak. Ale powiedz nie, lepiej. Tak, jeszcze jak wiesz, jak mówisz taki takim tomie, ale zjebali, ale skurwysyny i patrz, na takiego fana i sobie myślisz, nie chcę czytać tego co on, No. za bardzo, nie, jeśli tak, tak to ma to na mnie działać, że będzie wywołało we mnie takie reakcje skrajne, nie, to może ten materiał, który przeczytał i ten materiał źródłowy jest toksyczny, i wydaje mi się, że w głowie, nie znając na przykład, kim był Tolkien, nie? Tworzysz sobie wizję gościa, który był zafiksowany na jakichś rzeczach konkretnych, nie? Który nie pozwalał dopuszczać żadnych, wiesz, zmiennych do swoich, wiesz, dzieł i czegoś takiego. Ja, ja przypominam, że za życia Tolkiena powstała ballada o Bilbo Bagginsie. Tak, Leonard Nimoy. Tak, który śpiewa, który miał sporo, ale do tego Tolkien, ale niech sobie to żyje swoim życiem, nie? Jebać. Nie? I... Ja Trzeba... mogę wyraźnie powiedzieć na przykład w momencie, w którym oglądam serial Inhumans, dlaczego Black Bolt, którego aresztuje policja, jest absurdalny, głupi i potem wiadomo, co się dzieje. I mogę powiedzieć, dlaczego tak lubię Black Bolta z komiksów. Jednocześnie jak zobaczę na przykład Thanosa, który jest kompletnie inną postacią niż w komiksach, ale... Nie mam generalnie zarzutów, bo jest to ciekawa postać. To nie powiem ci, dlaczego w komiksach był zrobiony lepiej, bo nie uważam, że był zrobiony lepiej. Uważam, że oba podejścia są ciekawe. Więc nie ma problemu. Porównujcie do materiału źródłowego. Mówcie, to, jak się wam podoba, mówcie, jak nie. Ale mówię, najlepiej jest, kiedy podejdziecie wtedy z taką perspektywą, żeby osoba, która nie czytała komiksów, nie czytała książek, nie czytała cokolwiek nie było do czytania, zrozumiała, dlaczego dany wątek jest zrobiony kiepsko, a w materiale źródłowym był zrobiony lepiej. Natomiast mówienie o tym, że nie podoba mi się to, bo miał inną zbroję, no to nic nikomu nie powie. Tak, i najważniejsze, pamiętajcie, że Tolkien, oprócz tego bycia profesorem, co się cały czas wspomina, że to profesor pisał rzeczy Super monday, ten Tolkien był przede wszystkim kolejnym nerdem, jak my wszyscy. On wiesz swoją pracę i to I ucieczy, przetwarzał bo, tych inne, tak. i przetwarzał inne on, materiały non-stop. On, on uciekał w fantazji i przetwarzał cały czas rzeczy, których był fanem. Wiesz, Te rzeczy, które opisał ku Arturze, które zmieniał na swój mm -hmm. sposób, nie? o których mówił. On przytłumaczył całego Biulfa, tak jak wiesz, jak chciał, nie? jak uważał, że jest fajnie, nie, i się tym bawił. Wszystkie te jego notatki, mm -hmm. które po nim zostały, nie? To, są, to jest kupa takich popkulturowych pop przetworzeń, nie? Takich bardzo podmodernistycznych, jak na jego czasy, nie? On się bawił tematami. Dla niego nie było aż takich świętości. On może brał te legendy germańskie, brał te legendy celtyckie. No, on z tych legend zrobił coś swojego i nagle nie przyjdzie ktoś tych fan-legend, wiesz, tych celtyckich, germańskich, kurwa, jakie elfy tutaj. <laughs> te elfy w tych e, legendach były zupełnie inne, nie? Jak on tutaj takie coś wprowadził, nie? Tak. No, trzeba, trzeba z tej perspektywy patrzeć. Kurczę, Tolkien był przynajmniej, wiesz, wiadomo, że on miał uwarunkowania Czasów, mentalne, w których żył. Tak, tak, tak. I tego, tego to o tym też trzeba mówić. Nie trzeba wspominać, że to tak wyglądało w te czasy, nie? I pewnie jakichś rzeczy nie przeskoczysz, ale przede wszystkim to był naprawdę spoko, mądry gość, nie, I z tej perspektywy trzeba na niego patrzeć. I nie, 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 nie traktować go jak Boga, który strzedł na ziemię i dał nam łatwe no, myślenie. Ogólnie nie, nie podchodźmy naprawdę do materiałów jako sakrum. Nie mówmy, że to jest wielkie, wybitne dzieło, to można, a to komiksy, to nie można, albo coś. Jakby to, to tak, jest tak, kultura, tak, tak. bawmy wiesz, się nią. Tutaj ktoś super wspomniał, o na przykład jest wspomniany Gnomo Julia, nie? I, i ktoś mówi, że Tolkien się przewraca w grobie teraz, jak to widzi. Kurde, wyobraź sobie, że Shakespeare nagle przy, przychodzi i wiesz, ogląda Gnomo Julia i albo mówi, tromeo. oni zrobili? Tak, albo, tromeo, albo wszystkie wersje, które były Szekspira, nie? No nie no, to tak, to tak nie działa. Albo ktoś był wspomniany, o to jest dobry przykład, e, leśnienie Kubricka, które było zamordowane przy premierze. Oczywiście które dostało Złote Moliny. Kubrick miał nominację, o ile dobrze pamiętam, do Złotej mm. Maliny, nie? Wszyscy to zjechali, bo nie, książka jaka była, a jaka jest adaptacja. Po latach Czy się nie jest uważany tak, za, za najlepszy zebitne... horror, nie? Tak. Eee, Drogbu, you're breathtaking. <laughs> eee, czy wolicie, Ciekawe. kiedy fikcja jest ciągnięta przez lata, czy interpretowana przez różnych twórców z różnym stylem i podejściem? Nie ma lepszego, ża żadna z tych opcji nie jest lepsza od drugiej. W sensie okay. ja, ja uwielbiam f, fikcję, która jest ciągnięta przez lata, jeśli na przykład bohaterowie w środku się zmieniają. No oba jesteśmy wielkim fanem Invincible. Ile lat był pisany Invincible? Paręnaście? Nie pamiętam, jak od pierwszego wyjdziesz numeru. A, ale przez to, że Mark Grayson, główny bohater, wrałeś go w, 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 w kolejnych latach i to był, on był w zupełnie innym punkcie życia szedł dalej i dalej, nie? Dlatego tam też komiksy Marvela przez tyle lat, bo niektórzy wracają i są cofani w rozwoju i jest smutny moment, kiedy masz co wnieść do status quo, ale, ale na przykład Moon Knight, którego obaj uwielbiamy i mówię, według mnie to jest dzisiaj najlepszy komiks Marvela, który dzisiaj wychodzi. No to jest cały czas postać, która się zmienia, która cały czas buduje na tym, co było wcześniej, nie? Cały czas dopiero co Taskmaster wpadł, który ostatnio razem się widzieli zaraz po tym, jak mu odciął komuś twarz. I jest z nimi świetna relacja, jest spotkanie, więc uwielbiam tą długą narrację, która pokazuje, jak bohaterowie przeszli całą drogę. Możesz sięgnąć wstecz do, do tego i pomyśleć sobie wow, pamiętam jak on zrobił to i to, i to było, jeżeli to jest ciągłe. Natomiast z drugiej strony, jeśli ktoś przychodzi i ma zupełnie nowe podejście do jakiegoś reinterpretacji jakiejś rzeczy w kompletnie nowy i ciekawy sposób. Dajcie mnie to i jestem tak samo otwarty na to w tym momencie. Więc żadna z tych wersji nie, nie jest lepsza. Każda ma jakby... Coś. Tak, wiesz co, wiesz co to, jest, to jest, w ogóle, nie wiem, na przykład jak teraz była ta wielka draka o Pańszera Arona, nie, że o, tutaj zmienił go i tutaj, wiesz, przywrócił jakąś postać do życia, nie. Jest fantastyczne. Że, de, pa, tak, że Punisher pa nagle zostaje szefem Hen, nie, i jak to tak można, on powinien cały czas siedzieć na tych ulicach i mordować w ten sam sposób tak. tych złoczyńców, nie, mówię, to jest świeży pomysł, zresztą tak samo było jak e, Remender zaczął pisać paniszera i zrobił z niego zombie, nie, Frankenstein, Frankensteina, tak, Franken -Kassu. Franken -Kassu. Fantastyczna historia, nie? Świeżutka. Szczerze, I... mam wrażenie, że najbardziej narzekają ludzie, którzy nie czytają komiksów i chcą mieć wyobrażenie, A, że tak, gdzieś tak, tam to... istnieje ten panisze, który I... zawsze jest taki sam. Jak już tym... kończymy ten temat, to e, jutro, nie, jutro chyba będziemy publikować naszą rozmowę o Ironmanie Trójce. To już możemy zapowiedzieć. Jutro mamy z Bartkiem Przybyszowskim też mogę to powiedzieć, e, długą bardzo dyskusję, wyszła nam naprawdę długa, o trzecim Ironmanie. Tam się pojawia wątek tego, jak interpretować można postać i że dalej wielu ludzi nie jest gotowych na to, żeby dostać coś świeżutkiego tak. względem fabuły, a nie, i że można zmienić jakąś postać, którą już znamy z popkultury i dopasować ją do fabuły, którą chcemy opowiedzieć, ale niektórzy nie są na to przygotowani, nie? Bo są e, Jeszcze kocham, że Panisza nie będzie demonów, co wy to hejtowaliśmy, bo były to chujowe komiksy. Tak, bo można zrobić, więcej. Giany... sam, sam tak. łowcy demonów pani raczały, nie no, po prostu te komiksy były bardzo źle napisane. Ej, ale Remender to dobrze zrobił, tam też ganiał za potworami, tak. ale było to dobrze napisane, nie? Tak, oczywiście, więc... Oj, Iron Man, to najgorsza część. To się i to zdziwisz. <noise> nie no, nie jest gorsze od dwójki bez przesady. To nie, nie może być gorszy no, od dwójki. Bardzo dobry film. Eee, lecimy dalej. Dan wywijo. Cześć. Oskar, jak ci podoba drugi sezon Lasso? Jak oceniasz go pierwszego? Naśnie pierwszego sezonu, to nie pamiętam, żeby w jakimś serialu, zawsze komediowym był tak bardzo, jeżały, podstawiony wątek rozwodu. Piłka to tylko tło. Tak, to mi się strasznie podoba. I, i ten ser motyw z rozwodem te, też był fantastyczny. Ten motyw, w którym po prostu dwie osoby. To nie jest niczyja wina jakby, to nie jest tak, że ktoś kogoś zdradzał, to nie jest wina tego, to jest po prostu dwie osoby, które po czasie się rozeszły i to jest według mnie, powiem to jako może coś, co dla wielu ludzi jest kontrowersyjnych, ale uważam, że to jest właśnie najbardziej zdrowe podejście, które wydaje mi się, że jest w dzisiejszych czasach doprowadza do tego, że masa małżeństw jest nieszczęśliwych I potem, i potem dochodzi do rozwodów, ale te rozwody często później są znacznie bardziej dramatyczne, znacznie bardziej krzywdzące, bo ktoś nie wytrzymuje, bo ktoś wiesz, natomiast właśnie... Ta postawa, która, która mogła być promowana, w momencie, w którym masz dwie osoby, które w pewnym momencie życia przestały w ten sposób sam funkcjonować razem jak, jak kiedyś, to jest normalne, bo ludzie się zmieniają, ewoluują i tak dalej. I moment, w którym zamiast doprowadzić do tego miejsca, w którym faktycznie byłaby totalny dramat i jakby oni się cały czas próbują do tego dotrzeć, ale dojście do tego momentu, w którym nie no, jesteśmy innymi ludźmi niż byliśmy na początku, i to normalne. To jest coś, co wydaje mi się przydałoby się dzisiaj w bardzo wielu miejscach w społeczeństwie, bo mówię, można się oszukiwać, można pracować, i, i tam jest wyraźnie powiedziane: oni chodzili na terapię, oni próbowali dalej. To nie tak, że nagle stwierdził jednego dnia, e nie, koniec. Nie, nie. Oni no, sprawdzili przez długi czas, czy faktycznie nie da się coś z tym, czegoś z tym zrobić, doszli do punktu, w którym się nie da. I się nie da, i to jest według mnie tak zdrowy tak, podejście. Wiesz, to jest też super, że nie ma tego wątku, że o, magicznie odzyskują miłość, szukają coś no. takiego. Okej, okay, dobra, no nie da się tego naprawić. Próbowaliśmy, nie? oddaliliśmy się od siebie, próbowaliśmy na odległość, zobaczyć, jak będziemy, czy będziemy tęsknić, czy coś. Żona jest w takim stanie psychicznym, że po prostu no nie Nie, no, no, nie da się, no. I wiesz, ale ten, ten ma tego świadomość, że go to boli, cierpi, nie? No, w drugim sezonie nie. jest ten cały motyw z terapią, tak. nie? Jakby on, tak, który tak, on tak. ma problem dalej. Ale to, to, jest, to jest fantastyczne. Ja dlatego nie znoszę zakończenia. Jak się nazywa ta gra? It Takes Two. Fantastyczna gra, ale zakończenie to jest właśnie ten taki ckliwy bullshit, którym rodzice uznają, że jednak muszą zostać razem, bo mają córkę. Jakby... To jest dla mnie bardziej szkodliwy... To jest dla mnie bardziej szkodliwy przekaz. Niż, i oczywiście, bo się magicznie wiesz, no nie, to jest dla mnie nie znoszę tego, bo to jest bardziej szkodliwe, niż próba przepracowania swoich traum i właśnie tak jak wtedy, i sprawdzenia, czy da się je przepracować, a jak się nie da, to zrobić najlepsze, co się da. I w tym momencie masz ten motyw, w którym oni dalej. To jest też zdrowy wtedy, bo jakby wiemy, jak jest w społeczeństwie, kiedy są rozwody, w których ktoś nie, nie wyrobił, których, które były trudne i dra dramatyczne. A tutaj masz ten motyw, w którym zawsze może zadzwonić do syna. Jakby nie ma, nie ma wrogości tam żadnej po tym wszystkim, nie? I to jest, to jest super. I dzięki ta, ta, ta. Za, za naklejkę. A ogólnie to od Jacka. A, a ogólnie to drugi stąd spoko. Jeszcze ciężko mi powiedzieć jak, bo znowu nie, nie widziałem całego, a pierwszy widziałem cały, ale znowu to jest ten serial, w którym fajnie się postacie zmieniają. Jakby ja od samego początku tego serialu, nawiązując do tego, co często ludziom było o Galadrieli, że Galadriela w tym jest nie, mało lubialną postacią. My bardzo lubimy takie postacie i właśnie mm -hmm. wtedy Lasso, jedną z moich ulubionych postaci obok oczywiście Roya w pierwszym sezonie był Jamie. Jamie, który był kompletnym idiotą, Jamie, który był strasznym skurwysynem, ale oglądasz i wiesz, że ta postać ma drogę do przejścia tak, przed sobą, tak, nie? Tak, tak. I wiesz, że chcesz, i chcesz zobaczyć tą drogę. Od początku widzisz, że w nim jest coś więcej. Tak jak w Galadriel'i, nie? Tak, Wiesz, dokładnie. że coś tam siedzi, tylko coś innego go popycha do tych działań. Ja uwielbiałem Jimiego tak tak od początku. Właśnie dlatego, że był taki jak bo widziałeś tą drogę i chciałem zobaczyć. I w drugim sezonie on tą drogę przeszedł. I moment, tak, w którym tak, on tak. na przykład w drugim sezonie prosi Roya, żeby go trenował. I jest ten cały motyw, kiedy on jest tym... Staje się tym team playerem. W... Mój ulubiony ostatnio oglądałem odcinek jak... Ponieważ nie jest dalej zbyt inteligentny, ale powiedział Royowi, poradził mu, dał mu radę do związku o daniu przestrzeni drugiej osoby i on nawet nie wiedział, że daje mu radę do związku, bo no, no ale, ale no, ogóle, oczywiście ro, 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 Roj tak, 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 tak samo z Rojem który też się uczyć pewnych rzeczy. Nie? Cały czas się uczy nowych rzeczy. Tak, no ja ten wielbą, od... mo... końcówka tego odcinka, jak leci She's Like a Rainbow i on biegnie, noga mu wysiada, on dalej biegnie, żeby a, dojść do tego. Tak, ale w ogóle to jest ten cudowny moment, jak e, e, Stan dał mu lekcję i wiesz, że jak być kapitanem, że musi stawać to i nagle on robi to, co powinien zrobić nie? i nagle ma ten moment... Pierdolony Ted Lasso. O właśnie, no, dobrze. nie jest moją ulubioną postacią w Dragon Prince, bo to też gość, który. Od... Dokładnie, to jest ten taki w miarę głupi gość, który na początku jest. El... On, chce, on, chce, on chce zabić głód zrobić wypadek, żeby upuzunąć głównych bohaterów. A jest, i, I od razu go uwielbiam, bo widzisz, że to jest gość, w którym jest coś więcej i jest przed nim ciekawa droga. Tak. Kurczę, ale tak samo, ej, Zuko z Awatara. Zuko, Zuko postać, właśnie. Mówisz, mówi, kurwa, ale to będzie chujowa postać, muszą mu wpierdolić, nie? I nagle oglądasz do końca i sobie myślisz, fuck. No, to, jest, to jest droga postaci, tak, nie? Tak. Zdobył moją sympatię przez tak. to, jak no się Dlaczego naszą ulubioną postacią w Dragon Ballu jest wegeta? Tak, tak. Ja, 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 dlatego ja mam taką. Aż bekę z tego, jak jest podejście do Galadrieli, bo sobie myślę, czy ludzie nie wiedzą, jak działają seriale? Dokładnie, jak działają, nie seriale, w ogóle opowiadanie historii. Ale ale w serialu to jest troszkę inaczej, bo ja rozumiem, jak w półtorej godziny filmu, czy w dwie godziny muszą zamknąć tą postać. I to była inna Galadriela, nie? Ale ja mówię, jeśli chcą zapowiadają pięć sezonów przynajmniej, to ja sobie myślę, jak ludzie chcieli dostać tą dokładnie Galadrielę, który koniec drogi. O czym był ten serial? Dokładnie, stop. Przez pięć sezonów. mówię. To jest super start, widzisz, że ona jest zafiksowana na czymś, ma problem, jest, wiesz, i ona musi się zmieniać. ona musi poznać inne osoby, które wpłyną na nią, mm. które ją czegoś nauczą, mm -hmm. ona wyniesie z tego lekcję, ona się będzie zmieniać i dostaniemy na końcu tą, którą wszyscy chcą dostać, nie tą tak. mądrą po przejściach, tak. która zrozumiała pewne rzeczy. Ja mówię, no kurczę, to jest serial, ludzie, no, ale po dwóch odcinkach już... Kuj, to nie moja Galadriela, no. Jak mi ktoś jeszcze powiedział, że ten, ta, to nie jest ta Galadriela, która, wiesz, na przykład o wygląd, która była w książce, ja myślę, ej, czekaj, o który ci wygląd chodzi? O ten, który ja mam w głowie, o tym, który ty masz w głowie, o tym, który w głowie miał Tolkien, czy o tym, który każdy czytelnik ma swój wygląd Galadrieli w głowie, tak. nie? Ja mówię, opis, opis wyglądu to nie jest wygląd, nie? Nie wiesz, jak ona wyglądała. No, najlepszy to przykład spożyłeś, to są komiksy, nie? gdzie jednak u każdego rysownika postać wyglądają odrobinę inaczej, nie? Tak, 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 ale w książkach to jest zupełnie co innego. Dla mnie Remus Lupin z Karego hmm. Putera całe życie, zanim nie zobaczyłem filmu, ale... wyglądał jak e, ten generał Sanders. Ale główna Więc... bohaterka, która nie słucha mądrych argumentów od początku trochę razi. No nie, właśnie o to Ludzie chodzi. Tak po raz kolejny mówię, Jamie, niestety, siebie, Jamie którego uwielbiałem, nie słuchał <laughs> żadnych mądrych argumentów prawie. Ale tak, w końcu tak. jest moment, w którym y, jego była dziewczyna mu mówi, przestań y, odpychać od siebie ludzi, którzy chcą ci pomóc. Jest moment takiego jednego pstryk. I to jest fenomenalny moment postaci, nie? Mhm. Więc no, charakter TV. Ja, bardzo, cze ja bardzo, bardzo czekam, jak się będzie zmieniała postać Galadrieli, bo widać, tak. że ten serial jest na niej w głównym stopniu oparty, nie? Oczywiście, więc jakby ja. Jakby, jeżeli serial się kończy i postać nie przeszła żadnej drogi, no to gówno, to wtedy możemy powiedzieć, że źle to napisali. Ale postać, która jest w takim miejscu ma zawsze świetny potencjał. Dlatego też na przykład w Grze o Tron tak nie lubimy, tak lubimy Jamie'ego. Tak wszyscy uwielbiali znowu tak, znowu zasz... Jamie, Znowu Jamie. Z... Zaczął z najgorszego miejsca. Ty jest typem, który wypchnął ten... chłopaka i prawie go zabił, okaleczył go, nie? A kończy w jakim miejscu. I, z... I znowu nie lubimy tego, co się stało z Denerys, bo było to, a nie droga, którą chcieliśmy oglądać. S o, 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 Elwin, El El pamiętacie Snape'a z Harry'ego Pottera? Ej, za nim stała historia jakaś, nie? No, więc tak. No. charakter development, ogólnie rzecz biorąc. Tak, tak. E, Stradwonzarowicz pyta, tak, jak zwykle, pytanie. Ja mam jedno pytanie. Gdzie pieniądze są za mój las? Jako pan na włościach, las Zwalicz... Zwalicz. Jest mój. Zwalisz. To jest Swalisz. Więc e, za polowanie zwierzęta i trzeba płacić. Tak na serio, czy będą jakieś mrugnięcia okiem do w drugiej kampanii, na przykład Kaczmarz walakowicz Będą jakieś mrugnięcia? To mogę powiedzieć. Ale nie za wiele. Ogólnie chcę powiedzieć jedną rzecz. Ciekawostka dla ludzi, którzy śledzą nas również na Spalmy, to za zapraszamy w tą niedzielę kolejny odcinek. Ehm, idea jest taka, że ja trochę mrugnięcia sobie wyobrażam, ale nie bez powodu budujemy nowe, nowy świat, ten, który, o którym wspomniałem parę rzeczy, nazywany cały czas roboczo blaskiem. Ehm, w tej chwili jestem na etapie, w którym stworzyłem mniej więcej wszystkie rejony Teraz z Pałchem gadamy o geografii konkretnej. Wiecie, mamy rejony, wiemy jakie elementy są, ale chcemy, żeby to nie wyglądało jak prostokąt czy coś kontynent, tylko jak ciekawie można to urozmaicić. Ale dlaczego robimy własny świat? Mamy, opowiedzieliśmy ciekawą historię w głach, opowiemy ciekawą historię w machinach lantanu. Ale ostatecznie, jeżeli chcemy robić historie, które się mają czasami przenikać, to jest fajne, jakby nie patrzeć. nie? Robimy one-shot, w którym bohaterowie mogą, że potem pojawią się w innym miejscu, w kampanii i tak dalej. To jest fajne, ale bardzo nie chcę bawić się w multiversum. Bardzo nie chcę bawić się cały czas, że nagle postacie z innego wszechświata wpadają tutaj i tak dalej, bo to jest tanie. Natomiast w momencie, w którym będziemy mieli swój własny, strukturalnie ustawiony świat, będzie ciekawiej, kiedy, kiedy na przykład postacie w shotie będą mogły być w miejscu, w którym wie, widowie wiedzą, że coś się wydarzyło, bo postacie w innym miejscu coś tu zrobili. Wie, zrobiły. Więc yy, tak, mrugnięcie okiem, tak, ale raczej nie chcę się bawić w multiversum. Ech, tak, Plus, Ja tylko dodam, że, ten, że yy, to jest ciekawe, że kampania Pawła będzie troszkę inaczej strukturalnie niż poprzednia, więc mm -hmm. czeka was troszkę odświeżenie formuły. Nie? Będzie na jeszcze mniejszej przestrzeni niż mgły. Tak, tak, tak. Wygeta, 2, 3, 3, 2 Cox. Panowie, czy obejrzeliście, może Battle, Better Call Saul, ja nie. Kiedy będzie dyskusja o Breaking Bad? Dla mnie obostrzenia trzeba wysoki poziom. Tak jak mówię, ja nie widziałem nawet jednego odcinka Better Call Saul. Uwielbiam Breaking Bad. Cały czas się nie mogę za to zabrać. Muszę, muszę być w odpowiednim, na odpowiednich falach, żeby zacząć oglądać, bo wiem, że jak zacznę, to już będę oglądał, wiecie, do końca, więc to jest ten moment, że mu Taka, musi, musi ja, ja, ja przyjść ja moment. Jestem, ja jestem dwa sezony do tyłu, ale nie chcę szybko nadrabiać, bo wiem, że już więcej nie będzie po tym i jest ten strach, więc sobie będę dawkował jeszcze, no, specjalnie tak odkładałem. Natomiast cały czas męczę Radka, bo w ten piątek jest e, premiera piątego sezonu Kobrakaj. Pierwsze 15 recenzji są zachwyce... zachwycenie, na to, że czwarty był złotem, więc mam nadzieję, że będziemy mogli z Radkiem pogadać o Cobra Kai, bo tak się nie wiem... Nie wiem, czy wiecie, ale swego czasu na live'ie tutaj się tak umawialiśmy, że jak ja obejrzę taki serial o piłkarzach, to Radek obejrzy taki serial o karatekach i... Nie wiem. Jeszcze nie skończyłeś wtedy las, ja mam jeszcze chwilę. Już mi tyle zostało, gwarantuję ci, szybciej skończę. Musiałbyś jednego dnia napierdzielać, ale... Mam jeszcze chwilę, mam jeszcze chwilę. Okej, okay, jakby spoko. Jak lubisz binge-watchować trzy sezony z rząd, to ja ma problemu. Zobaczymy, problem. zobaczymy co wyjdzie. Oldman Gary Oldman. Eee, cześć. Widok Oscara jako gracza nie mistrza gry będzie coś dziwnego? To tak jakby zobaczyć... I trzy kropki, bo nie ma będzie... dalszego. Będzie dosyć dziwne jak zobaczycie Oscara postać. Będzie specyficznie. Moja postać jest, 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 je, jest okej? Okay. To... Będzie ciekawie, będzie ciekawie na pewno. No cóż, no jest. Już, już, już w pierwszym odcinku będą fajne rzeczy powiązane, e, jeśli chodzi o relacje między postaciami. <laughs> Ale to nie, nie spoileruje niczego. Okay. Zobaczycie. No. <laughs> Matt Bardok. Cześć, chciałbym kiedyś dostać film. Serial grę cokolwiek, w którym Skorpion i zero, boją się razem na misjach i później pili sobie herbatkę jak w filmach Kurosawy. Mogłoby tak być po ty, jakby akcja się działa po dziesiątce, między dziesiątką a chyba, nie? No, I jak to, oni byli wziął ziom, Każdy tak, każdy miał ten swoje klanowe rzeczy, ale się spotykali na, praktycznie na herbatkach się spotykali, nie? Ja bym to zobaczył, nie? Kurczę, bo Taki film właśnie jak w stylu Kurosawy ze sklepiem Sub-Zero, to by było idealne. I mnie to boli trochę, że w Mortal się nie bawią mocniej gatunkami i nie robią mniejszych rzeczy. Zawsze jak musi coś powiedzieć z Mortal Kombat, to musi być to turnie i wracanie do podstaw, jak w w tych animacjach. Wiesz, nie? bo, bo raz, raz w życiu spróbowali to, czegoś innego i się wy na tym wyłożyli i nigdy nic nie, nie wrazali Sub-Zero, wiesz. Mythologies. No. Zrobię tak, tak, tak ale, ja spokojnie ale, bym ale, ale widział. Wiesz, ale... Coś takiego jak było na przykład Dark Siders, te takie izometryczne, gdzie biegałeś właśnie i wojną, Skorpionem i Sub-Zero. Mm. Zrobić grę w stylu it takes two, tylko nie, że zagadki rozwielujecie, tylko wyrywacie kręgosłupy, ale które wymaga grania w dwie osoby, na przykład. Mm. Albo, albo taka, gdzie można się przełączać między nimi, RPGami, Nie wiem, to popieram. Um, Elvenor MG. Hej. Czytam właśnie Rycerza Siedmiu Królestw Martina, bardzo polecam. Zatem mam dwa pytania. Jeden, co sądzicie o błędnym rycerzu z 2001 roku? O, czekaj, błędny rycerz. E, bo ja teraz mylę, czekaj, czekaj, bo to zle... z Ledżerem, Z ledgerem, jestem prawie pewien. Tak, też że, że to jest. To jest film z Ledgerem, prawda? Tak, tak, to jest że... film z Ledger. kurczę, jak dwa lata temu oglądałem przypadkiem w telewizji, na niego ja, trafiłem? Ja, ja, ja nie chcę. Byłem, tam nie. pamiętam, że tam był taki rudy, czekaj, tam był taki rudy chłop, bardzo rudy. I ja go do dzisiaj pamiętam. Ale, ale ja Ziesz, nie chcę to... słonić, bo tak mało pamiętam. Ja, ja też, ale ja pamiętam, że był rudy chłop i był akt i ten. O, Rufus Sewell, on grał tam hrabiego. Paul nie ten... grał, nie też. Tak, tak, tak. Grał Bethany i tam ten Hip Ledger jest naprawdę zajebisty I tam grał właśnie ten Rufus Sewell, który jest aktorem, który się pojawia w wielu produkcjach, ale zawsze gdzieś tam na drugim planie. I on ma taką bardzo rozpoznawalną twarz. Spraw, sprawdźcie sobie, Rufus Sewell. Okay. I, i on, on, on od razu go poznacie, że on gra we wszystkim, kurcze. Znaczy, może nie we wszystkim, ale go pamiętam z wielu rzeczy. Ja nie powiem, co sądzę, bo mówię, nie, nie. Pamiętam. O, on ostatnio grał w Old, tak, w Old grał w Ojcu z Antonym Hopkinsem, to jest twarz, którą zawsze pamiętam, czy no? poleci jakieś książki, filmy lub komiksy z dobrym motywem rycerstwa, honoru itd.? Fanta fantastyka, którą w większości czytałem, zawsze oczywiście to skręciłem w stronę tej w stylu Wiedźmina czy Gry o Tron, gdzie zawsze z rycerzy się śmieli, nie, i zawsze, mm. jak, jak to mówił Bron, walczyłeś właśnie bez honoru. On walczył, bo ja jestem lepszy, bo on nie ma, więc musiałem się zastanowić o takich... Radek zna chyba wszystkich rudych z filmów, ale to jest prawda, ja mam zawsze w każdym, w każdym filmie, w każdym serialu fantazy trafia się jakiś rudy, który jest moją ulubioną postacią. Był rudy z Gry o Tron. teraz znowu wchodzi rudy z Rigs of Power, nie? I zawsze jest ten rudy, no. Ej, ja skażę, jak mogę powiedzieć, bo ja bardzo lubię, jeśli chodzi o rycerskość, trylogię arturiańską e, Cornwella, Która jest absolutnie fantastyczna. To jest jedna z najlepszych wariacji na temat historii mm. Artura. Wszystkie postacie, tylko to jest taka bardziej jak gra o tron, nie. że ona jest przyziemna. Tam na przykład jak są jakieś rzeczy druidy, druidzkie i takie. Jak taką to to Cornwella? Tak, tak, ale one nie są tłumaczone jako magia, tylko jako użycie jakiejś naturalnych no tak jak, wiesz, specyfików. Czegoś. Tak jak ten Utred, nie? Tak, Te że narkotyka też... na narkotykach latają, coś takiego, ale to jest super napisane, polecam. I tam są takie fajne przez czasowe, długie. O, każde, o każdej takiej motywie myślę, który myślę, to zawsze gdzieś główny bohater jest jakimś cwaniakiem, ma jakąś... Nie mogę sobie takiego, gdzie wiesz, poza, poza arthuriańskimi legendami wydaje mi się, że jest trochę szkoda, że ten klasyk takiego honorowego rycerza został za bardzo wyśmiany przez popkulturę i sprowadzony właśnie do tych sztywniaków, yy, gdzie... Generalnie to raczej te charyzmatyczne, cwańsze postacie są tymi, którzy wiesz, którzy są głównymi bohaterami, więc generalnie, no nawet teraz trochę żałuję, bo jak o tym myślę, to teraz jak, jak chcę cokolwiek podać, to a, a jednak nie, tam jednak też. Kurde, no, no, no nie, nie kojarzę. Ale tutaj jest dobry przykład na czacie jest Dobry Rycerskich Fabuł, ale to nie jest książka, ale Gorza Tsushima. Tam jest honor rycerski, tak. budowanie siebie na nowo, tak. nie? Kurde, mogliby zrobić motyw dla odmiany właśnie Asasyna, gdzie jesteś rycerzem, a nie o... a, wiesz, skoro mogłeś być wikingiem, to możesz być rycerzem, Asasynem, czemu nie? Tak, 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 to było ciekawe, że inny w ogóle styl walki, nie? Wiesz, z mieczem chodzisz i coś To nawet nie jest inny, to już było. To nie byłoby aż tak od, no. takie odejście od tego, co robisz. Mógłbyś zrobić dosłownie Ghost of Tsushima z tego, gdzie wiesz. Zrobić, wiem, w stylu Robin Hooda. Za dnia to jest honorowy rycerz lord, a, no, a nocami zakłada kaptur i, i robi robotę. No, o, masz. Na przykład wiesz, że ten e, król, którym służy, jest skrupowany, Skrumpowany. Tak. Inkognito, tak. Myślałem. No więc no, no, Robin Hooda zróbcie za asesena i super mrozu MK. Radku, czy w związku ze zbliżającym się sezonem horrorowym planujesz nagrać z Łukaszem jakiś ogólny odcinek o Halloween Ends, nowym Hellraiserze, innych horrorach, które obejrzycie? Jednak tej tematyki najbardziej brakuje, odkąd Łukasz opuścił napisy. To prawda, bo ja nie jestem tak, osobą tak, horrorową. Tak, 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 musimy się wziąć za te horrory w końcu. Kurczę, ale wiesz co, też od czasów Cielenia nie było w kinach czegoś horrorowego, co byśmy chcieli naprawdę omówić. Był ten, był Czarny Telefon, ale to nie był taki film, który myśmy się, no, no, się A, Nope. Chociaż Noob nope to ja w sumie obejrzę zaraz, więc mogę pokazać. Tak, to może, 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 może coś o nope powiemy, nie? Ale wiesz co, Noob nope też trochę inaczej działał i jednak no, ja obejrzałem późno bardzo, nie? No, ja obejrzę dopiero też... niedługo, więc. Tak, tak, tak ciężko było robić odcinek o tym, nie po czasie. Nie... I... A propos horrorów, to muszę powiedzieć, że nie wiem, co mnie wzięło, ale ostatnio w ponocy sobie obejrzałem ten serial krótki, horrorowy z Jezu, Midnight Mass. O. o e... Muszę w końcu zobaczyć. Dobrze. Kurde, no. no? O, no to muszę zobaczyć. Nie, nie muszę wiem zobaczyć. czemu, czasami mam taki moment, ach, obejrzę coś horrorowego, tak jak wcielenie raz. No, ale no, to jest. To jest... To jest ale, ale, ale wiesz co, ale mogę, mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że duże jest prawdopodobieństwo, że pogadamy o tej trzeciej części, która ma podsumować tą nową serię z, właśnie z Łukaszem. Bo super nam się gadało o tej poprzedniej, nie? I... Będzie Łukasz, będzie. To, 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 to na pewno wezmę go do tego. Eee, lecimy dalej. Joe przesada. Dwa pytania o Zosława. Jeden. Czemu nikt mu nie powiedział, że animacje to były perły w koronie Warnera? A gdyby nie one, to popularność postaci sobie byłaby dużo mniejsza. Nie wiesz, czemu nikt nie powiedział pytanie, czy on give a fuck, nie? Wydaje mi się, że ktoś mógł powiedzieć, ale on tego nie rozumiał i miał to w dupie przede wszystkim. Myślę, że wiele hmm. ludzi mogło mówić wiele różnych rzeczy, czyli oni słuchali Myślę, sprawia. że wielu ludzi z Warner Bros. wiedziało o tym, jak ważne są animacje w streamingu. Następny jest, jeśli nie znajdzie swojego fajkiego, to wiecie: David S. Goyer jest wolny albo DBY i Beniów. Sam z szacunkiem, ale Goyer przecież pracował przy Sandmanie. Tak, tak, tak. I wyszło naprawdę dobrze. Więc może Goyer, który jest bardzo ograniczony i bardzo kontrolowany, ma swoją przydatność, jak się okazuje. Bo Gory, Gory się jednak od lat porusza w tym środowisku, on wie, jak to działa, nie? Ale musi mieć kreatywnie kogoś, kto zna Ksakos... materiał źródłowy, który potrafi, kto potrafi pisać. Ktoś, nie? Tak, ludzi, tak, tak. Dla którego pamiętasz, jak e, miał podejście do Sichal, nie? Jak on miał robić na przykład Szyhali? Ja... To powiedział: ja... tak. Baba, Halk, pojebane, nie? Tak. Natomiast UC i, Benioff... i Benioff, nie byli zły. Ja co adwokatem diabła, to nie byli zli szouranerzy. To są naprawdę ogarnięci goście, po prostu. Sp... Pierdolili kompletnie. Bo widzicie, większość ludzi mówi, że dwa ostatnie sezony Gry o Tron są beznadziejne. Ja wiele razy mówiłem, że bardzo lubię siódmy sezon i pierwszą połowę ósmego też bardzo lubię. Wszystko się wali od bitwy o Winterfell i dalej już jest równie pochyła. Natomiast yy, pierwsze odcinki, kurde, nie. Możecie cały czas zobaczyć, jak się jaraliśmy, jak był na przykład ten odcinek, w którym ta ekipa pojechała do zamku. Zebrać stamtąd ludzi, bo zimowy król nadchodzi i nie zdążyli. Ten dzieciak przybity do ściany, pamiętasz, że tam rusza no. i tak dalej. Kurde, tam było tyle klimatu, czy jak cała ekipa wiedziała, że Bitwan nadchodzi, przy kominku się spotykali, po kolei rozmawiali. Nie, to jest, no oni, oni się zupełnie zepsuli w momencie, kiedy dostali. Propozycję Star Wars. Tak, propozycję Star Wars I to wiesz, siadło na głowie i to było widać w wywiadach, we wszystkim, że oni byli zafiksowani tak. na tym, że oni muszą zrobić Star Wars. No wiadomo, ej, twórcy, którzy się na tym wychowali, nagle dostają taką propozycję, nie? A później było wszystko z dwóch stron. Oh, nie no, wow. siódmy sezon miał całą masę głupotek. No mówię, tam kru, kruki i smoki poruszały się z nadświetlną, to jakby nie, nie ma wątpliwości. Gendry jak pobiegł, to on by prawdopodobnie mógł, powinien być flaszem tego uniwersum, jak przebiegł śnieg. No ja tam niektórzy się teleportowali na lewo i prawo. Ja zdaję sobie sprawę z, z tych głupotek, ale uważam, że dalej to był naprawdę wcale nieźle napisany serial. Problem był taki, że HBO im proponowało jeszcze jeden sezon, bo hej, te, więcej tego serialu, które wszyscy oglądają. George R. Martin nawet wychodził z tego, co ostatnio mówił, że, że on proponował jeszcze dwa. A panowie stwierdzili, i jakby no, ja naj, najbardziej mam do nich żal, nie o to, że odeszli, tylko że sami postanowili to zakończyć i nie przekazali komuś tego. Bo gdyby komuś przekazali. To wyszliby z twarzą z tego wszystkiego. Nawet jeżeli ten sezon potem by się skończył. Mało tego, wtedy wszyscy by mówili, że póki Beniów byli przy tym, to była dobra jakość, a jak ten tam ktoś, kto przejął, to dopiero się spierdoliło. Ich największym. Największym przewinieniem było to, że nie tylko nie, nie skończyli tego, a się spieszyli, ale też nie przekazali pałeczki i musieli to zakończyć tak szybko, jak tylko mogli, chociaż nikt im nie kazał. I wyszło z tego pospieszne gówno. Więc. Tak jak mówię, popełnili błąd, ale dalej nie uważam ich za słabych twórców, nie? Um, Vanilla Nice Scatman. Czy Philips bez schematu będzie się jeszcze pojawiał na napisach końcowych? Słucha się go znakomicie, mówi bardzo ciekawie i ma głos, który mógłby Halka odmieniać w bannerę. A taki aksamitny. Wygląda bardzo spoko hopa. Wyżej, wymienione w na się oczywiście również was. Bardzo dziękujemy, ale wiecie, że Filip ma swój kanał, który nazywa się bez schematu. Jak lubicie go słuchać, to tak, podejdzie i... na jego kanał, gdzie Radek również czegoś nie pojawia. Tak, I gwarantuję, może... że możecie tam posłuchać jego głosu znacznie częściej. Tak, tak. Nie musicie czekać, że się. Nie, u nie musicie pojawi. Nie, nie. Czekać u nas. Nie, ba, ba, bardzo polecam. Nie, ale u nas się też na pewno jeszcze pojawi. No, no to, jest, to jest. On jest w tej grupie, którzy, którzy, którzy ten, który, z którymi mamy dobry kontakt, więc, więc bez problemu. No, też którymi, znaczy, jak to zauważyłem, dobry kontekst, Z tymi nam się miło gada po prostu. Bo z niektórymi nie? mamy zły kontekst. Nie, nie, ale to, to nie jest tak, że wiesz, bo często się pojawia, że czemu tego nie zaprosicie, nie? Zaprosicie tego. No ale wiesz, no, często są ludzie, których zupełnie nie znamy. I to nagle tak, ej, pogadaj z nami, bo ktoś nam powiedział, że myśmy z tobą pogadali, nie? A i to zupełnie inaczej działa, jak kogoś po prostu znamy. nie? I ej, pani, pani nam się gada, nie pogadamy, więc, więc tak, tak. Gabe, nie wiem. A wy panowie, co robicie w ukryciu? I czy mówicie kiedyś serial konkretniej? Radek go w ogóle nie oglądał. Ja nie widziałem jeszcze żadnego odcinka z najnowszego sezonu, ale ja zwykle go je bingruję. Chyba dziesiąty wyszedł ostatnio, czy coś takiego, więc jak nie, skończę TEDA i pewnie się za to zabiorę, bo uwielbiam. E, czy oprócz TEDA Lasso jest coś, co polega się na Apple TV? Ja odpaliłem tylko dla TEDA Lasso, ale w sumie o tym Severance, nie, że to jest ten. Bo... O, Severance jest fantastyczny. To jest. Jeden z najciekawszych, jeśli chodzi o strukturę i o to, co się dzieje z bohaterem, tylko to, to jest, wiesz, to jest ten przykład jak z Devs e, Aleksa Garlanda nie może za dużo powiedzieć, bo to masz. W ogóle punkt wyjściowy jest taki, że masz gościa, który mm -hmm. pracuje w pewnej firmie, która wymazuje jego wspomnienia, gdy on wychodzi z pracy, że jego życie poza pracą i w pracy to jest jedna osoba, ale ma dwa mm -hmm. zupełnie inne życia, nie? Ten w pracy ma inne wspomnienia niż ten z tego życia. Ten okay. nie wie, co się dzieje tu, ten nie wie, co się dzieje tu, nie? I wiesz, jak to jest konflikt w przyszłości, nie? Jakby coś takiego mogło być, nie? że firma ci może kasować wspomnienia, żebyś skupił się tylko na pracy, nie? Ale to żebyś musisz nie... być strasznie nie... nieszczęśliwym człowiekiem, będąc, mając tylko e... pracę w życiu. Dlatego ten, który jest w pracy, to w pewien inny sposób reaguje, niż ten, który jest poza pracą, nie? Ja jeszcze mu, jak jeszcze pewne rzeczy zaczyna nakładać i pewne postacie, nie? które się pojawiają, bo też ma kumpli z pracy, których nie zna poza pracą, nie? To jest tak zajebisty koncept i tak fajnie rozwijany. Ja jestem w połowie, więc nie, nie wiem jeszcze, jak się kończy, ale od czasu devs, właśnie Gerlanda, nie oglądałem czegoś tak oryginalnego w telewizji, więc polecam. Mhm. Ehm, czysty kucharz. No to dobrze, czysty. Mam dziś e, dzień oczyszczania umysłu. Idę do Wanny na seans dla duszy. Nadrobiłem już dziś Brygadę RR. Co teraz polecicie? Pozdrawiam, Oscar, najpiękniejszy radek, wiadomo. Hey. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, robiłeś tą starą My animowaną Brigadierę? Się... Czy, czy, czy tą... nowy ten Lonely Island? Te film. Bo kurczę, film dostał Emmy, nie? Ostatnio. To ja nie widziałem. Tak, 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 dostali, ale, ale, ale animowany. Ale, 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 ale stop... jeżeli lubisz ich humor, to Never Stop Never Stopping. Da cudownie, dobry. <grym> no, 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 no. Jeżeli podoba Ci się humor, jeżeli myślimy o tym samym, to never stop, never stop. Ja do dzisiaj mam w głowie, jak Andy Samberg śpiewa fuck billarze. Yeah, ja, <laughs> Mona Lisa? Jur nagli pisałszy. No nie, nowe stop, no to był właśnie historii Deweya Coxa to jest najlepszy biopik muzyczny Tu jest tak dziwny, nie ale wiesz, to jest najlepsze, że tej rzeczy, są podawane właśnie z tym deadpanem, co ja uwielbiam, nie właśnie jak to fuck Bin Laden, nie, to nie jest, że ktoś tam ci oko puszcza, Wiem. masz, masz wiesz po, po, po gwiazdę, która się śpiewa o tym, że jebać Bin no, Laden piosenka o, szan o, o byciu tolerancyjnym i szanowaniu innych orientacji tak, seksualnych, am, to, to jest no, coś no, to no. jest coś, co dosłownie <laughs> widzę za każdym razem, jak ktoś mówi jestem tolerancyjny ale tak, tak, tak. to jest dokładnie. Posłuchajcie sobie tego, to jest stuprocentowo, jak ktoś mówi, no ja nie mam nic przeciwko temu, A, że tutaj tak. tych, ale. I wtedy ta to, piosenka to to, to, jest dokładnie to, to dyksiąc. Mam przyjaciół. Chciałbym, żeby wszyscy. No, ale to jest tak, tak. tak jak... I, <grym grym> i to, to tak także. Jestem traacyjny. No homo. Cudowny film. Okej. Lecimy dalej. E, Robert Baggio, Cześć. Pytanie Roberto, do. Roberto. Roberto! Roberto. Aj ty. Pytanie do Oscara Jakim cudem? Ja się nie znam na piłce. Jaki jest ulubiony włoski piłkarz lat 90. <noise> Oskar, jaki? A nie znasz żadnego lat no, <noise> yeah, z, la z lat 90. piłkarza włoskiego? Z czemu miałbym znać? Z lat 90. nawet mniej niż później, bo w latach 90. była tylko jedna rzecz, nazywała się NBA. Jeżeli chodzi o sport, i, i, i byli bullsi, może Lakersi. Jeszcze był szak, który grał w Orlando, więc może, ale w latach 90. Jeszcze szaka z Orlando pamiętasz? Potem Niech w Lakersach to był to było. oczywiście, ale ale, 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 lata, ale początek to lat 90. to był Orlando Magic. Więc jakby to był sport lat 90. u mnie i tylko to, więc jakby tym bardziej, ale... tym bardziej mnie nie mam pojęcia. Jak jeszcze później, może cokolwiek, ale z lat 90 nie, nie, nie istniała piłka nożna. Toldo, Buffon, Buffon nie grała. Pojedynie z Świata w USA w, 2000, w 1994 roku, Mamy konkretne pytanie, i nie najlepiej strzeli rzuty karne, więc no ja, ja odpowiedziałem wszystko, co mogę no. o tym powiedzieć. Proszę cię, ja jeszcze w latach 90. oglądałem archiwalne mecze w Lakersach, jak Karim Abdul-Jabbar, kurde, yy, rozpierdalał, więc ja byłem naprawdę. Nie, przecież Karim skurczę. Ee... No, ja on, on był gwiazdą końcówki lat 80. przede wszystkim. No tak, 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 ale on kończył karierę w. No tak, w 89. -tym. No właśnie, to mówię, już to <laughs> no, było archiwalne. No ta, ta, ta. Nie, no to ja pamiętam te archiwalne, to był e, ten e, e, Karam abdul jabbar i Magic Johnson. No, wiadomo. I Larry Bird, ja zawsze, wiesz, pamiętam, jak się zacząłem interesować NBA w latach 90., -tych. i to bardzo mocno, bo wszyscy się no, wtedy interesowali. Właśnie o to Kaczkiska, chodzi. Nie? Charlotte Hornets i te rzeczy. To pamiętam, jak się zawsze wspominało o tych, wiesz, których nie widziałeś. na No żywoń, tak, bo, bo już nie, nie wiem, ich przegapiłeś. Magic no. Johnson, abdul jabbar Larry Bird, nie i te wszystkie. Hmm. Więc y, tak. Ewelina, Radek, jak zobowiązujesz się na ponowne oglądanie rzeczy, które przez większość czasu były super, ale zakończenie było mega zawodem? Robię ostatnio gry o, e, rewatch Gryotron i zakończenie mam cały czas w tył głowy Oskara, nie pytam, bo wiem, że nie lubi rełaczy. E, ale nie, ja. Seriali nie robię zazwyczaj Rewatchy. Chyba, że coś jest krótkie, jak coś ma jeden sezon. Nie wyobrażam odcinków, sobie serial, Rewatch serialu. Ale ki, ki, Nie, nie. Nawet nawet los, który kocham, wątpię, czy w najbliższych latach spróbuję w ogóle się zawedzać za jakikolwiek Rewatch. Za dużo jest nowych rzeczy do oglądania, jednak te nowe bodźce. I to też jest są seriale, które bardzo pamiętam dobrze, nie? Jak Tron bardzo dobrze nie pamiętam. Nie wyobrażam sobie, że miałbym tam. czas na Rewatch serialu. Jeszcze film, no tak jak mówię, Mana sobie szybko obejrzę do ponownego umówienia czy coś takiego. Ale nie tylko. No jeżeli coś jest z lat 90., coś na Predatora sobie no. Wspominałem oryginalnego. Nie mam z tym problemu, ale serial nie wyobrażam ja nie, sobie, że miałem dzisiaj serial. Ja, ja serialu. robiłem Rewatch, ale to takich seriali, których nie oglądałem naprawdę przez lata i nic z nich nie pamiętałem praktycznie. Wiesz jak przez błę? Tak zrobiłem Buffy obejrzałem całą, ale to dlatego, że oglądałem ją pod koniec okay. lat dziewięćdziesiątych połowie tak, 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 nowego wiadomo. wieku. Gdzie, wiesz, nie pamiętałem nawet mhm. odcinków konkretnych nie. i to sobie przypomniałem, ale coś, coś świeże jak Grotron. A Nie, nie ma szans. Nie. E... Albano. Pytanie do Skara, Nie wspomniałem czwartego sezonu Harley Quinn. Ja, jeśli oglądaliście ostatni odcinek, to Ci się podobała pewna relacja, która się tam nawiązała, po prostu czy Ci się podobała, czy nie? Tak, i myślę, że ta postać, o której mówisz, nie spoilując, zostanie zmiany, której nie odważyliby się zrobić w żadnym innym medium. Bo patrząc na to, że ruszyli już taką postać jak Joker, to akurat wiemy, bo to nie spoiler, bo w drugim sezonie, bo to trzeci sezon, nieważne. Wiemy, jak Joker się zmienił. To, jeżeli Joker miał prawo tak się zmienić, czego znowu nie ruszyliby w żadnym innym medium w ten sposób Jokera, to wydaje mi się, że tutaj też będą bardzo duże zmiany i zobaczymy tą wersję wersję tej postaci z pewnym przepracowaniem pewnych rzeczy. Wszyscy wiedzą o kim mówię, ale whatever. Um, Romina Power. Pytanie do radka: w skali do 10: jak ocenę dałbyś czeskiemu piłkarzowi. Na głowie Alabano. E, cudowne jest to, że pierwszy tip jest od Alabano, drugi jest Z Domin Power, nie? na całego. <laughs> Kocham to. Kocham, to jest najlepszy rzad, jaki od dawna widziałem w tipach. Obok wszystkich tych zmian nazwisk, które są cudowne. Ale co myślę o czeskim piłkarzu Albano? No cudowny, to jest esencja najlepszych lat, kiedy czeski piłkarz działał na głowie. Nie? nie jest jeszcze tak dobry jak Jaromira Jagra, czeskiego hokeisty, którego byłem wielkim fanem w swoim czasie, ale i tak jest bardzo Okej. dobry. Lecimy dalej. Weks. <laughs> Dziękuję, że umieracie mi montowanie recenzji tym jakże zacnym streamem. Pytanie do radka. Masz może jakiegoś mala, czy coś, gdzie listujesz listę obejrzanych anime? Nie, 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 kurczę, wiesz co, ja na Filmwebie mam ocenę anime, o, oceniam anime na Filmwebie i mam tam chyba dużo ocenione, tam można sprawdzić moje, moje oceny anime, ale, ale tak, to, tak to nie robię. Nie, ja już, już poza filmem mi się nie chciało po prostu, bo tego, tego jest za dużo. Więc tam można sobie sprawdzić, ja tam mam od od dawien dawna, dawna ocennych rzeczy i nawet jakieś, recenzje krótkie od paru lat. Więc tam, tam możecie szukać. Yy, I teraz, jest, co sądzicie o piosence For Non Blond? Czyli odpowiedź na Andrzej WhatsApp. Możecie również znać wersję z parody Jimena yeah, z początku internetu. Skawitlan! Skawitlan! Yeah, yeah. <śmany> <śmany> Ale kochałem, kochałem to, Mówi, to Mówię, z jakiegoś powodu wszyscy bardziej każą, to z Jimena. Do jakiegoś no, powodu wszyscy, hej! Do... <laughs> oh god! I oh my god, I cried. <laughs> <laughs> I cried. tried so hard. <laughs> cudo, cudo. Poruszałem się, jak to dawno nie słuchałem. Już na listę sobie wrzucam, że sobie dzisiaj posłuchać. No, hej, hej non for. Blond, cudowny zespół jednej piosenki. Yes. Okej, okay. y y zaczynamy od Konrada, więc y żeby było jasne to nie mam nic przeciwko Warhammer Total War, teraz nagram w dwójkę, problem jest taki, co te gry prezentują, przede wszystkim trudność w modach i to, że frakcje są jako DLC, więc trzeba więcej kasy wybulić. Zgodzę się z tym, ale y na plus jest to, bo to jest ten motyw, w którym y zawsze kogoś wyalienujesz, no bo na minus to jest to, że na przykład mój znajomy, który chce ze mną zagrać w Total War, ma na promocji kupioną jedynkę, dwójkę i trójkę i ma bazowe wersje tych wszystkich frakcji. No i fajnie, a teraz musiałoby wydać kupę Force, żeby mieć wszystko. Ale umówmy się, z Forexami często tak jest, Europa Universalis, Stellaris. To są gry, w których jeżeli chcesz nagle mieć wszystko, to musisz zapłacić dziwnie duże pieniądze. Ja pamiętam, jak kupiłem. Na jakieś super przecenne cywilizację szóstkę, bo normalnie platynowa edycja chodziła za 600 zł, czy coś takiego, wiesz, ze wszystkimi DLC, które są w środku. Więc co jest tego wada? Zaleta? No, przez to jest to dużo bardziej rozwijane, jakby Total War jest dużo, dużo, dużo bardziej rozwijany pod względem kolejnych frakcji yy, w ten sposób. Ale co najważniejsze, wszystkie inne części Total Wara to są oddzielne gry. W Total War Warhammer pamiętaj, że jeżeli grałeś w jedynkę i kupiłeś wszystkie DLC i potem zacząłeś w dwójkę, to jak wychodziła ta wielka kampania, wszystkie DLC, które do tej kupi pory kupiłeś, dalej obowiązywały. Dalej grałeś tymi rasami, oni je reworkowali, poprawiali itd. i tak dalej. I I Potem wyszła trójka, i teraz niedawno wyszło Imperia Nieśmiertelnych z tej wielką kampanią. Wszystko co kupiłem do tej pory z jedynki i dwójkiem, miałem wszystkie DLC kupione. Sobie importuję, i mam teraz ten jeden wielki moloch, jakim jest Warhammer Trójka. Nie muszę tego kupować od nowa. Wiecie, to jest nowa gra, która ma lepszą, lepsze modele, lepsze tekstury, zorelokowane rzeczy, i mam to za darmo, bo już to mam. Więc jakby dlatego nie mam do nich zarzutów, bo ktoś kto kupił, to nie wiem, kiedy Warhammer 1 wyszedł, ale umówmy się, kupiłeś DLC, które w jakiś sposób masz na lata, więc trochę inna sytuacja. I. Pytanie dwa: Czy oglądaliście lotr panie cygana na YouTubie? Chyba nie. Nie, nie. Chyba nie, nie. No, tej, no, no, tej no, no. przyłupki no. nie wiedziałem. Mam dziką teorię. Dziki z Westeros piskują przeciwko władcom. Z tego tak się śmiałem, tak, że Robert zginął od dzika i tutaj też wyjeżdża dzik zabić tą następczynię tronu. Dziki tam mają jakiś swój trybunał, nie wiem. A tak, swoją drogą, to ciekawe czy pojawił się Kermit i El Motuli, tak serio. Okay, nie znam książek. Cieszę się, że Morgota wspomnieli w Rings of Power. Mieli do niego prawo cały czas, w sensie nie mogą pokazać jego rzeczy, ale Morgot jest wspominany, więc. No, no ale nic z nim więcej nie zobaczysz, bo, bo nie możesz. No. To, to był ten wielki zły, który był pojmany. Tyle. W sensie wywalony. Za, nieważne. Czy zmalowaliście coś w młodości na wsi? Ja zrobi, zrobiłem to z kołem traktora drzwiami i pracownikiem ojca. To dziwnie zabrzmiało, ale ee, no nieraz opowiadaliśmy o tym, o rzeczach, które... E, czy czy e, zmalowaliście coś w młodości na wsi? Ojej, jest, jest rzeczy, o, o których nie mogę mówić. Wszystko się <laughs> robiło, wszystko się niszczyło. to to było... Nie, ja byłem najgorszy jako dziecko. Najgorzej. No, zwykle najgorzej było to, jak miałeś ochotę wbiegać w zboże, bo jest fajne i można się w nim chować. A potem wszyscy się na ciebie wkurwiali, bo je niszczyłeś de facto. A było A, fajne tak, i wysokie. Ja pamiętam jak to, jak się jeździło za worek, się przypiał z sianem do <grym> tego, do przyczepy, <grym> która zbierała snopki, nie? I kurde, tam mogłeś zginąć. Jakby się źle zachowało czy coś, to spokojnie. Nikt by nawet się nie zauważył, nie? Ale zawsze, jak ten worek się przetarł, to później się dupa przecierała i, i, i takie rany wiesz na całym dupsku, przepraszam, przepraszam, pardon my friend, nie, ale miałem, wiesz, takie całe szaraby, nie, na dupy, nie dało się siąść później, ale było fajnie. Pytanie, jako zmalował, było chyba dosłowne, czyli pomalowanie, to nie, nie pamiętam, żebym coś malował, poza płotem. A nie, to ja, ja malowałem moja Pierwsza praca, za którą zarobiłem hmm. jakiś większy pieniądz, na, na dzieciaka większy pieniądz, to było jak pomalowałem płot dookoła no, działki. Płot to też. Płot tak, to tak, oczywiście. Tak. Ale, ale w się sensie, do tego tak przyłożyłem, nie? I to trzeba było malować tym, tym co jebie przez w robaki, no. Zapomnij, jak to się nazywa, nie? Ter terpentyna? Wiem, wiem o co jak, chodzi. Jakoś, nie? Tak, wiesz, hmm. o co chodzi, nie? I to śmierdzi strasznie, nie? I to jest takie ciężkie do pomalowania, ale byłem z siebie bardzo dumny. Dostałem pieniądze, wydałem je na jakieś rzeczy. Na no, bym cię żałował, na co wydałem, ale wtedy się cieszyłem bardzo z tego. Brian Michael Beniz. <laughs> Dzień dobry. Mam nadzieję, że w końcu was posłucham na żywo podczas bo ja słucham napisów już 3 lata. Dziękujemy bardzo. I jak dotąd nie było mi dane, by was spotkać. No, siłą rzeczy przez ostatnie 2 lata było ciężko kogokolwiek spotkać. Mój ból dupy osiąga monstrualne rozmiary, jak sobie myślę, że nie słuchałem wcześniej Comic Weekly. Komiks Weekly było, jednak miało inny format zupełnie pod tym względem, więc A, cóż. Tak, tak. Natomiast będzie, będzie, będzie nas łatwo złapać na Kopernikonie, bo będziemy, będziemy całe trzy dni. Będziemy trzy dni, będziemy w wielu miejscach, więc myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Dla mnie to jest pierwszy konwent od początku pandemii. Ja nie, od 2019 roku nie byłem na absolutnie żadnym konwencie, więc no nic dziwnego, że nie dało się nas spotkać za bardzo. Ty byłeś jeszcze na Pyrkonie, Pyrkonie. czy byłeś wcześniej na czymś? Nie, 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 byłem nie na nie, Teraz byłem na Dniach Fantastyki, nie? Tutaj u mnie we Wrocławiu. No ja jeszcze poza Kopernikonem to już wiem, że no, będę na MFC, będę w sobotę i w niedzielę i w niedzielę mam spotkanie o 12, prowadzę z Kim young G. świetny artysta i obok Grega Rocky, naj, największe nazwisko te, te, na tym festiwalu, warto go zobaczyć, bo jest naprawdę super i się hmm. bardzo cieszę, że będę hmm. mógł prowadzić spotkanie i mam jeszcze o... 14 bodajże, panel z Edge jest właśnie, bo Netflix i chyba będzie nawet jest. Jeszcze nie wiem do końca, ale może będzie projekcja przedpremierowa odcinka. Zobaczymy, jak to wypali. Nie? Ale też też się bardzo na to jaram, bo ja czekam, bo to moje ulubione studio Trigger robi, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. panie zdaje nam Iwan Dragonbol. Cześć. Co sądzicie o filmie Człowiek w żelaznej masce z 98 roku? Grał tam DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkowicz, Gabriel Byrne jako D'Artagnan. Czy warto do niego wrócić? Bo za dziecka mi się bardzo podobało. Ja pamiętam, że mi nie przypadł do gdy byłem młodszy, ale kurde, nie widziałem go. Z... Ja pamiętam, że go ostatnio ja widziałem 20 lat temu. No. I pamiętam tylko tyle, że pamiętam kampanię reklamową tego filmu, bo wtedy Leonardo tak, DiCaprio tak, po był zajebisty, mocnym wszędzie. nazwiskiem i wtedy był to był ten okres, kiedy pamiętam, że to było ciśnięte, a później tak było jak się plaża pojawiła, nie, ten The Beach O Girl Boże, Actors. plaża, tak. Ten... tak to, to ja, ja, to, ja mam dużo sensu tego filmu, ale no to, to była bardziej eksperymentalna rzecz z DiCaprio, ale wtedy nazwisko DiCaprio to, tak jak dzisiaj, no dzisiaj tylko w innym kontekście, nie, bo on wtedy był tym młodym, zdolnym aktorem, nie, Który ten i pamiętam, że Człowiek w żelaznej masy to by miał być najlepszy film świata, on mi się tak przynajmniej zapowiadał, bo wszędzie były jego reklamy, nie, że on zagra dwie postacie i to jest adaptacja klasyki, nie, ten, e, Igo, nie, i w ogóle. I obejrzałem ten film, pomyślałem sobie, okej, okay? <laughs> był spokojny, i nie pamiętam go dzisiaj zupełnie. George Gibbon. David Benioff nie był czasem scenarzystą X-Men Geneza Wolverine. Tego filmu, którego reżyserem był chłop, który nakręcił w pustyni w puszczy. Pamiętam, jak każdy. ale. Yeah. Pamiętam, jak wtedy była ta akcja, że Polacy się cieszyli, że tak, to jest nasz Gabin Hood. Najgorsze, co się da, nie. E, scenariusz tak, David Benioff. O. Oh. Okej. Okay. No cóż. Cóż mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że, że wyciągnął chłopak wtedy wnioski z tego, co, co, co zrobił i przeprosił. Nie, nie, wiem, że nie przeprosił, ale mógłby przeprosić, nie, nie wiem. Michael Bogdan. Cześć. Czy oglądaliście serial na HBO Max Lakers? Dynastia zwycięzców, czyli historię Lakersów z czasów Magica Johnsona i Karima Abdullah Jabara. Właściciela Właśnie. Lakers, gdy was, y, gra, y, Właściciela Lakers gra wasz ukochany John C. Raley. Nie, tak, tak, ale tak. ja, ja, duż, duż, ja nie słyszałem, słyszałem, i, słyszałem ale już, już, już e, trafia ja na mam, listę, ja ma, że tak powiem. Ja mam na liście i muszę zobaczyć, bo Rally w ogóle zebrał za to kupę, kupę dobrych rzeczy. Kurde, dni, muszę zobaczyć. Tak, i słyszałem same dobre rzeczy, Mój kumpel to obejrzał i przez miesiąc mi mówił, że muszę obejrzeć, muszę obejrzeć. Dałem na listę i tak zostało, ale nie, wrócę, wrócę sobie teraz, przesuwam wyżej. Okej, okay, więc ee, na tym koniec. Przecież przerobiliśmy wszystkie lipy, Uch. więc przed 21, tak jak planowałeś. A zaraz, zaraz Lewy debiutuje w Lidze Miesi w Barcelonie. O. Tak, więc pójdę oglądać coś ciekawego zamiast tego. E, <laughs> więc e, więc tak, w tym tygodniu e, postaramy się Root Smoka omówić w te dwa odcinki. ostatnie. She hulk pewnie omówimy, bo będzie z Devilem. Chyba, może. Zobaczymy ten odcinek. Zobaczymy ten odcinek, no. kiedy no, już... się okaże. No i Pierścienie Władzy też omówimy. Więc mamy jeszcze parę rzeczy do omówienia po drodze, a jutro będzie Iron Man 3. Trójka, na, na sobie, Bo wyszła nam naprawdę bardzo długa, fajna rozmowa. A po weekendzie widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek, bo będzie. Yy, D23 mówię, Nie zastanawiam się, tak, jak wciśniemy tak. omówienia wszystkich odcinku, bo jeszcze w niedzielę, na pewno codziennie wieczorem coś będzie, dlatego że w niedzielę jeszcze jest nasz pierwszy odcinek z Palmy, to. Więc jeżeli tak. miałbym policzyć, to jutro She-Hulk, piątek byłyby pierścienie władzy. Nie, sorry, jutro Iron Man, piątek pierścienie władzy. Sobota albo She-Hulk, albo Root Smoka Zobaczymy, jak ta she będzie wyglądała w tym tygodniu. O! Tak. tak. I jakoś bo ja, bo ja, ja, ja bym pogadał o Radzie Smoka, bo uważam, że końcówka była tak absurdalnie nie, głupia. Ja chcę, nie, no ja chcę. Ja właśnie wiesz, co bo w tej chwili no, ciekawi mnie, czy będzie ten Daredevil, nie? Bo te, na, na ten moment. Nie mam po co gadać, jak nie będzie tam Daredevila, na serio, bo wiem, że jeśli to będzie kontynuowało to, co było w ostatnich odcinkach, to ja wolałbym dwa odcinki na mówić. To Nie tak, że nie chciałbym o tym gadać zupełnie, mm -hmm. ale jak mają mi 20 minut i taki kontent tak, jaki był okay. poprzednio, to wolałbym naraz nie? No jak ale będzie jak Daredevil, pojawi... to pogadamy tak. i wtedy Rut Smoka pójdzie do trzech odcinków omówienia, natomiast jeśli nie będzie Derdewila, to pogadamy sobie o Rodzie Smoka, a Ashley poleci następny. Tak, 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 tak. Bo Rut Smoka to też nie jest tak, że my nie chcemy o nim gadać, tylko tu spokojnie się mogą zbierać odcinki, nie, bo tu ta była idzie, że czy pogadamy o dwóch, czy o trzech, to i tak wyjdzie na Fajna dyskusja, nie. Więc. Nie e, no, także od dzisiaj do poniedziałku łącznie będzie codziennie no, jakiś no, ja materiał no, wieczorem. Ups. Tak, przygotujcie się na ten poniedziałek, bo live robimy. nie? Tym, live, live na pewno radimy. live. Tak, tak, tak. So, sobie tutaj razem pogadamy wszyscy. O. Dobra. No, także z naszej strony to wszystko. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wpadli, którzy wspierają dalej nasz kanał. No i do zobaczenia. Widzimy się przy kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się, cześć.